Okej. Okej, witam z powrotem. Przychodzę jeszcze z dwoma informacjami. Po pierwsze, tworzymy mapę edukacji domowej i alternatywnej. Link zostanie udostępniony w opisie tego nagrania. A po drugie, po kongresie wszyscy jego uczestnicy otrzymają materiały pokongresowe, także spodziewajcie się ich w swoich adresach mailowych. I dziękuję za tutaj wspólnie spędzony czas i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia. Witamy wszystkich Państwa. Czekamy w tej chwili na uczestników debaty, a tematem tej debaty w zasadzie chcielibyśmy omówić trzy tematy. Pierwszy to jest przyszłość edukacji spersonalizowanej. Poza tym drugim tematem wizje, jakie będą mieli uczestnicy debaty co do przyszłości edukacji, powiedzmy w perspektywie na przykład 100 lat. Oraz jeżeli czas na to pozwoli, no to wtedy chcielibyśmy się zastanowić, jak to wszystko wprowadzić, kto ma to zrobić. Także w tej chwili czekamy na uczestników debaty. Witam panią Joannę Murakowską, witam pana Grabowskiego. Dzień dobry. Zaraz jeszcze czekamy na doktora Jerzego Lackowskiego, chyba powinien, witam panią Alinę Czyżewską. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie myślę, że możemy już rozpocząć tą debatę, dobrze? Czas, jaki sobie dajemy, znaczy myślę, że 2 godziny to jest maksimum. Jeżeli uda się, jeżeli będziemy bardziej treściwie mówili, to może uda się to skrócić, tak? Bo chodzi o to, żeby tych treści było jak najwięcej. Witam pana Stanisława Kowala. Także myślę, że może byśmy zaczęli od tematu edukacji spersonalizowanej, jak Państwo to widzą w praktyce, tak? Czy to jest możliwe? No bo wszystkie systemy edukacyjne publiczne, witamy doktora Jerzego Lackowskiego, wszystkie systemy publiczne starają się tak jakby zrobić zupełnie coś przeciwnego. Nawet system szwajcarski, który w zasadzie jest uważany za bardzo liberalny, gdzie szkoły mają możliwość tworzenia własnych programów. W tej chwili jest debata w Szwajcarii, bo jest wprowadzany taki system, taki program harmonizacji programów szkolnych, czyli oni chcą po prostu to ujednolicić, a my będziemy debatowali, że właśnie nie należy tego ujednolicać, tylko każdy uczeń powinien mieć swój własny program. Myślę, że moglibyśmy góra każdemu z Państwa dać 5 minut, dobrze, na odpowiedź. Potem być może będą jeszcze jakieś głosy w dyskusji, to może w takim razie panią Murakowską poproszę o zabranie głosu, a ja włączam stoper. Chyba trzeba włączyć mikrofon, musi pani najechać na mikrofon na dole. O. Tak będzie lepiej, okej. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja się wielokrotnie wypowiadałam w tym temacie. Po prostu, tak mówiąc najprościej i w skrócie, każdy z nas najlepiej wie, co czuje. Każdy z nas jest światowej klasy ekspertem od tego, co czuje. I dziecko też jest światowej klasy ekspertem od tego, co ono samo czuje. Natomiast my nie. My jesteśmy zawsze i musimy przyjąć to do wiadomości, że nie jesteśmy tak dobrzy. I tak samo jak śmieszne wydaje się nam powiedzenie dziecku, tobie nie jest zimno, albo tobie nie jest ciepło, kiedy ono właśnie mówi, że jest mu zimno albo ciepło,
To tak samo próby dobierania do dziecka, próby ustawiania dziecka w takiej sytuacji, że ma się dostosować do jakiegoś programu, są dokładnie tak samo chore. I dziecko nigdy nie wybierze sobie niewłaściwego ćwiczenia. Jeśli dostanie ofertę i będzie miało wybór, nigdy nie wybierze sobie niewłaściwego ćwiczenia. Jeżeli coś będzie dla niego zbyt łatwe, to będzie też zbyt nudne. Jeżeli coś będzie dla niego zbyt trudne, to będzie zbyt stresujące i frustrujące. Dziecko wskaże najlepiej drogę. My nie możemy dziecku wskazywać drogi, bo my nie chodzimy w jego butach. I to jest właściwie wszystko. Ja nic więcej mądrzejszego nie powiem. Dobrze, to w takim razie poproszę pana Witolda Grabowskiego w tej chwili. Ja jako reprezentant edukacji domowej tutaj mogę się wypowiedzieć w ten sposób, że w zasadzie w momencie, gdy mamy pod swoją opieką jedno czy dwójkę dzieci, to że tak powiem, ta indywidualizacja pracy jest praktycznie narzucona wręcz. Natomiast w przypadku rozszerzenia tego na całą edukację, to wyobrażam to sobie jako właśnie możliwość zapisywania się na poszczególne zajęcia, coś w stylu, jak na niektórych uczelniach to funkcjonuje, gdzie można po prostu zapisywać się na różnego rodzaju zajęcia i zdobywać w ten sposób, nazwijmy to, punkty edukacyjne, które będą potem użytkowane. Gdzieś w ten sposób można by było dojść do tego, w jaki sposób tą edukację zindywidualizować, jednocześnie trzymać ją w jakichś tam ryzach, które by pozwalały uczniom chociażby na zmianę szkół. Dziękuję. To dziękuję. W takim razie pani Alina Krzyżewska. Dzień dobry Państwu. Zaskoczona jestem trochę tą, przyznam szczerze, nie znam zasad czy jakby celów tej edukacji spersonalizowanej, o której Państwo mówicie, czyli jakie są założenia. Natomiast co dla mnie jest ważne, istotne, to tak, edukacja nie służy tylko rozwojowi indywidualnemu, służy również rozwojowi społeczeństwa. I trzeba uważać w tworzeniu jakiegokolwiek pomysłu na edukację, ażeby nie zostawiać nikogo w tyle, ponieważ bez rozumienia, jak działa społeczeństwo jako całość, jako organizm, będziemy tworzyć społeczeństwo rozwarstwione, które będzie podzielone, spolaryzowane. Więc w tworzeniu modeli edukacji trzeba uważać na to, ażeby to, czym charakteryzuje się zdrowe społeczeństwo, czyli spójność społeczna, była gwarantowana również przez ten system. Czyli nie może dojść do sytuacji, że jakaś część ludzi z kapitałem, czy to społecznym, czy finansowym, czy jednym i drugim, odbiega od reszty społeczeństwa, ponieważ w perspektywie kilkudziesięciu lat obróci się to przeciwko nim. To tak ogólnie biorąc, chciałabym taki główny właśnie zarzucić temat w myśleniu ogólnym. Realizacje tego typu koncepcji, oczywiście one są na świecie, nie jestem ekspertką od fińskiego systemu edukacji, natomiast polega on na tym, że wszystkie szkoły są publiczne i dostępne. I nawet jeżeli organem prowadzącym nie jest podmiot publiczny, ale podmiot prywatny, to jest to finansowane z pieniędzy państwowych. A żeby nie doprowadzić do sytuacji, że jakaś część społeczeństwa może sobie pozwolić na tworzenie takiego getta, elitarnego getta. To jedna rzecz. To druga rzecz. Natomiast też chciałabym przestrzec przed myśleniem o tym, że jakiś tryb prowadzenia szkół jest lepszy albo gorszy. Na przykład lepszy jest prywatny, a gorszy jest publiczny. Z mojego doświadczenia patologia jest wszędzie. Nie zależy od organu prowadzącego, tylko od osób, które je tworzą. Więc co jest dla mnie ważne, to jest taka praca nad społeczeństwem, ażebyśmy my wszyscy mieli minimum tych samych wartości,
ażeby osoby potem, które zajmują się jakimiś elementami życia społecznego, na przykład edukacją, miały te same wartości wpojone. Bardzo często się zdarza i to naprawdę, Państwo uwierzcie mi, nie ma znaczenia, czy to jest szkoła publiczna, czy prywatna. Władza niszczy tak samo. Jeżeli człowiek nie ma wartości, jest nieuodporniony, mechanizmy psychologiczne działają tak samo. Więc mogłabym sypać z rękawa nazwami szkół, czy to prywatnych, czy to publicznych, w których jest mobbing, jest naruszanie prawa, jest tolerowanie przemocy wobec dzieci, zatrudnianie znajomych, krewnych, królika i inne patologie systemu. Tyle tytułem wprowadzenia praktyczki, która ma ogląd naprawdę szeroki na razem z innymi organizacjami, które zajmują się również prawami uczniowskimi, na to, co się dzieje w polskim systemie oświaty i tym prowadzonym przez organy władzy publicznej i przez podmioty prywatne. Dziękuję bardzo. Stanisław Kowal, proszę bardzo. Tak, szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że jestem słyszalny i ja też z perspektywy praktyka i teoretyka, ponieważ od lat zajmuję się edukacją spersonalizowaną w wymiarze teoretycznym, a od 14 lat prowadzę, założyłem w Krakowie szkoły, które gdzieś tam w tytule mają edukację spersonalizowaną. I nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć, że takie szkoły jak nasze mają być, to mają być wszystkie szkoły, że to taki totalitaryzm edukacyjny, czyli narzucamy wszystkim jeden model i idziemy w tym kierunku. Zgadzam się tutaj z panią Aliną Czyżewską, że to nie jest koncepcja dobra. Zróżnicowanie edukacji, różna edukacja, to jest dobry kierunek. I też chciałbym powiedzieć, że mamy różne modele edukacji spersonalizowanej, bo tutaj pani powiedziała, że nie za bardzo kojarzy, co to za model tej edukacji spersonalizowanej. No jest wiele modeli. Jest model, który polega na tym, że personalizuje się na poziomie potrzeb edukacyjnych. I tutaj myślę, że pani Joanna właśnie mówiła o takiej edukacji spersonalizowanej, chociaż bardzo zaniepokoiło mnie podejście takie oparte na emocjach i uczuciach, bo no, one są bardzo ważne, ale rozum jest też ważny. Wobec tego to, co czuje dziecko, jest istotne, ale no, jesteśmy istotami rozumnymi, trzeba kształtować decyzje, wybory, a nie tylko budować na poczuciach i na emocjach. No i jest też taki model edukacji spersonalizowanej, który opiera się na personalizmie chrześcijańskim, który mówi mniej więcej, że właśnie człowiek jest istotą wieloaspektową i że te wszystkie aspekty należy rozwijać, że trzeba, nie koncentrujemy się tylko na jednym aspekcie, ale jest co najmniej kilka. Także ten wymiar społeczny jest niezwykle ważny. Broni nas, Panie Boże, przed takim skrajnym indywidualizmem edukacyjnym, gdzie robimy wszystko, bo nasz podopieczny tego potrzebuje, budujemy na jego potrzebach, zapominając o potrzebach społecznych i o wymiarze społecznym życia. No to nie jest dobry kierunek. To jest taki kierunek, powiedziałbym, dekonstruujący społeczeństwo, niszczący. My potrzebujemy tego wymiaru społecznego. Więc jest wiele rodzajów edukacji spersonalizowanej. Nie ma jednego modelu edukacji spersonalizowanej. A istota chyba edukacji spersonalizowanej polega na tym, żeby nie najważniejsze były standardy edukacyjne, ale rozwój indywidualnego potencjału dziecka do poziomu no, optymalnego, prawda? Czyli rozwijamy ten poziom społeczny i te wymiary wszystkie osobowe optymalnie. I to jest chyba taka koncepcja, która jest mi bardzo bliska i chciałbym ewentualnie potem jeszcze kilka słów na ten temat powiedzieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jerzy Lackowski, proszę bardzo. Mikrofon proszę włączyć. Na dole. Najlepiej go mieć cały czas włączonego, wtedy nie ma problemu. Proszę Państwa, chcę nawiązać do ostatniego fragmentu wypowiedzi pana doktora Kowala. Otóż rzeczywiście w tych wszystkich dyskusjach istotne jest, może warto by było używać też sformułowania nie tyle personalizacja, ale zindywidualizowana edukacja, po prostu. Jak zbudować system, w którym w centrum jest uczeń,
A w ogóle słowo system to tu kompletnie nie pasuje. Tak? Właśnie teraz sobie uświadomiłem, że my ciągle używamy słowa system oświatowy, system szkolny i tak dalej, a to od razu nakłada pewien sposób myślenia, taki właśnie zinstytucjonalizowany. Tymczasem, gdybyśmy zaczęli myśleć o edukacji, nie wychodząc od poziomu instytucji rozmaitych, tylko od poziomu uczniowskiego. System edukacji w Polsce jest budowany poprzez rozmaite podmioty szkolne i one są istotne. Uczeń jest gdzieś tam w tle, zresztą nauczyciel też, tak, no to i tu jest problem, tak, i to ujednolicenie, które w związku z tym ma miejsce, taka dramatyczna często standaryzacja, no przynosi złe skutki. Nie zgodzę się też z tym, że czymś groźnym jest tworzenie szkół czy środowisk, które budowałyby edukację, która miałaby być dla tych najlepszych, bo tak rozumiem, prawda, no jednak właśnie problemem jest to, że w Polsce mamy edukację, która głównie martwi się o tych, nie wiem, słabszych, tak? Uczeń zdolny w Polsce ma problem. A jak się znaleźć? W ogóle słowo elita stało się słowem, czy elitarność w jakiś sposób zakazanym, tak? Tak samo jak słowo konkurencja. Dla wielu ludzi konkurencja wywołuje natychmiast myślenie, a wyścig szczurów, tak? Czyli coś negatywnego. Konkurencja, która jest o jasne zasady oparta, jest dobra, dlatego że stymuluje rozwój, tak? Jeżeli widzę którzy są ode mnie lepsi, staram się do nich dołączyć, tak? I myślę sobie, że w systemie szkolnym, ja ciągle tego używam, tego słowa system, ale generalnie w edukacji, w oświacie, powinniśmy zupełnie zmienić sposób myślenia. Powinniśmy zacząć bardziej zdecydowanie otwierać rozmaite możliwości budowania szkół alternatywnych, budowania szkół autorskich, a otworzyć większe możliwości dla rodziców, jeżeli chodzi o edukację domową. Więcej możliwości dla budowania mikroszkół. Ja sobie myślę, zresztą to jest jeden z moich ulubionych pomysłów, w pewien sposób rozluźnić ten gorset biurokratycznej oświaty, w którym jesteśmy, poprzez na przykład ułatwienie podmiotom niepublicznym przejmowania szkół publicznych. To ciągle jest problem, dlatego że administracja szkolna robi wszystko, żeby to uniemożliwić. Tymczasem te rozwiązania, gdybyśmy ułatwili, gdyby na przykład wprowadzić proste zapisy w prawie oświatowym, że samorządy odpowiadają za zapewnienie dzieciom, mieszkającym oczywiście na ich terenie, edukacji, która byłaby dla nich nieodpłatna bezpośrednio z kieszeni rodziców, czyli tylko z podatku utrzymywana, czyli krótko mówiąc, jak to się mówi, bezpłatna, tak? No i to by sprawiło, że takie rozwiązania szkolne mogłyby powstać w wielu miejscach. Mamy w wielu miejscach na polskiej prowincji nieduże szkoły z małą liczbą uczniów, gdzie idealnie w tej chwili można by te metody stosować. Zresztą ja znam wiele wiejskich szkół w Małopolsce, które właśnie poprzez to, że mają mniejszą liczbę uczniów, mają mądre władze i też mądrych nauczycieli, dyrektorów, stosują naprawdę zindywidualizowane metody nauczania i muszę powiedzieć, że czasami mam wrażenie, że te szkoły lepiej sobie z tym radzą niż szkoły na przykład niepubliczne, tak? Które są takim często symbolem rozmaitych dobrych rzeczy w oświacie. Ale tak jak powiadam, no tu powinno zostać zdecydowanie zmienione prawo szkolne, dlatego że to, które w tej chwili jest, rzeczywiście to jest takie prawo szkolne, które jakby jest taki, znaczy w tym prawie są bariery dla wszelakich zmian. To znaczy to jest takie prawo, które ma służyć temu, żebyśmy mieli ujednolicony system szkolny, a wystandaryzowany maksymalnie. Uczeń, jak jest uczniem zdolnym, no to przeszkadza, prawda, no bo domaga się czegoś więcej, albo poza tym jest to trudno często uzyskać, rodzice mają takie kłopoty, aby uzyskać zgodę na indywidualny tok nauczania i to sprawia, że dziecko się po prostu męczy. No uczeń w nauczaniu początkowym, który, jeżeli chodzi o matematykę, operuje na ułamkach, na liczbach ujemnych, no przepraszam, i on się męczy w tym nauczaniu początkowym, bo szkoła odmawia rodzicom indywidualnego toku nauczania. I najczęściej jak to się kończy, no uczeń przechodzi do edukacji domowej, no bo rodzice w geście desperacji dokonują takiego kroku, żeby nie tracił czasu, tak. Mówię o tym przypadku, dlatego że takich sytuacji wcale to nie są pojedyncze sytuacje. I to jest właśnie to myślenie, no wyróżniasz się, o niedobrze, wszyscy mają się rozwijać w tym samym tempie. Ja nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że powinniśmy zapomnieć o tych słabszych, oczywiście też, ale między nimi właśnie dlatego edukacja zindywidualizowana, edukacja, która odpowiada właśnie na potrzeby każdego dziecka w miarę jego możliwości. To jest edukacja, w której nikt nie ginie, to znaczy ci słabsi mają swoje możliwości, ale ci najlepsi też mają swoje możliwości i poza tym nie ukrywamy wtedy, że mamy zróżnicowane grupy uczniowskie, że są bardzo różne dzieci, tak?
a nie udaje, że wszyscy mają być na tym samym poziomie, no bo nie daj Boże, jakby ktoś od tego odstawał, to wtedy go, nie wiem, należy najlepiej wykluczyć z grupy, tak, no bo trochę inaczej się prezentuje. Zresztą nieszczęściem polskiego życia, proszę zauważyć, pani mówiła tutaj, pani Czyżewska, o kwestiach spójności społecznej i tak dalej, ale proszę państwa, w Polsce nie ma autentycznych elit. Wymordowane w okresie okupacji obu i później w czasach komunistycznych autentyczne elity polskie do dzisiaj nie zostały odbudowane. I to jest właśnie wina też między innymi systemu szkolnego i tego sposobu myślenia, że nie możesz się wyróżniać. To jest naprawdę ogromne wyzwanie. No obserwujemy teraz przecież, czy nawet jak nie chcemy, to obserwujemy kampanię wyborczą, przecież wypowiedzi tych kandydatów do Sejmu to po prostu, nie wiem, no albo sprawią wypadek włosów, albo po prostu podnoszą je na głowie, dlatego że no, to są jakieś dramatyczne zupełnie sformułowania ludzi, którzy kompletnie są niekompetentni i tak jakby się zwracali do równie niekompetentnych. Mówiąc krótko, hasłem tej kampanii powinno być wszystko dla wszystkich. No może poza jedną partią, która prezentuje racjonalny sposób myślenia, ale no jest jedna tylko. A pozostali po prostu chcą wszystko dla wszystkich, tak? Niezależnie od tego, czy pieniądze na to są, czy nie. Sprawy edukacji to kompletnie zeszły na bok, tak? Dla wielu panie edukacja domowa muszę, na przykład jawi się jako ogromne minut. Zagrożenie. A ja sobie się 5 minut przekroczyłem, tak? Tak. Dobrze, pan Marcin, dziękuję. Właśnie przerywam swoją wypowiedź. Dziękuję. Proszę pana Marcina Stiburskiego, tylko trzeba włączyć mikrofon. O. Tak, oczywiście jestem. Dzień dobry. Jeżeli będzie rwało mi połączenie, wyłączę wideo. Dzień dobry państwu. Tak naprawdę potrzebujemy jako społeczeństwo gwintu M8 i standardu jednej wspólnej wtyczki ładowarki. Tak naprawdę te standardy nie możemy... Przepraszam, Marcinie, bardzo słabo ciebie słychać. Jakby problem był z głośnikiem. Czy masz wpływ na ustawienie jakieś... Mikrofonem. Wyciąć rękę. Teraz słuchasz lepiej? Tak sobie. No ale dobrze. Poczekaj, wyłączyłem wideo, może będzie lepiej. Chodzi o to, że musimy jako społeczeństwo zadbać o to, aby był gwint M8 i wspólny standard ładowarki do telefonu. Chodzi o to, że my nie możemy różnicować tych standardów, których oczekuje społeczeństwo, bo chcemy mieć określone osoby, które umią być lekarzami lub pilotami samolotów. I w tym momencie dla mnie pomysłem jest taki, który oczywiście on dojrzewa, ewoluuje, to jest pomysł na to, aby oddzielić edukację, nauczanie od egzaminowania czy certyfikowania. Trochę chciałbym, aby matury czy egzaminy ósmoklasisty, czy jakiekolwiek progi, które są potrzebne w społeczeństwie jako filtry populacyjne dla określonych umiejętności, aby te filtry były zewnętrzne. Trochę jak egzamin na prawo jazdy, do których oczywiście uczeń czy kandydat na wyższy stopień mógłby podejść w dowolnym momencie, w dowolną ilość razy, po prostu oczekując określonego przyznania certyfikatu, aby uzyskać po prostu pewne uprawnienia, które kolejny wyższy próg edukacyjny po prostu chciałby, żeby ten kandydat takie umiejętności reprezentował. Natomiast edukacja w tym momencie, ta spersonalizowana, ona może być dowolna na etapie samej edukacji. W momencie, kiedy uczeń by uczył się w tym momencie zgodnie z jego potrzebami, z jego preferencjami neurobiologicznymi i tak naprawdę bardziej on wybierałby z oferty ze standaryzowanych, takich unormowanych treści, tak aby w treści edukacyjnych nie pojawiały się mistycyzmy. Bo chodzi o to, że my chcemy uczyć naukę, po prostu przekazywać wiedzę, a nie jakieś dogmaty, szeroko pojęte. Nie mówimy o religijnych, tylko dogmaty
niepotwierdzone przez naukę taką akademicką. I w tym momencie taki uczeń, dobierając sobie sam treści, ewoluuje, a później zewnętrznie, gdy potrzebuje, podejmuje krok, aby certyfikować siebie i móc uczestniczyć w edukacji wyższego, bardziej zaawansowanego, bardziej specjalistycznego poziomu nauki. Tyle z mojej strony. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. W takim razie, jeżeli dobrze zrozumiałem, to rysują się, znaczy, może nie dwa stanowiska, bo chcielibyśmy unikać, że wszystko jest czarne albo białe, bo jeszcze jest cały odcień szarości i tu w zasadzie z Państwa dyskusji można właśnie byłoby wywnioskować, że o ile dobrze zrozumiałem, Pani Alina jest jednak za standardową podejściem do uczenia, czyli że wszyscy powinni być mniej więcej uczeni, nie? To proszę mnie sprostować. Nie. To w takim razie wyklaruję to. Dobrze. Także rozpoczynam dyskusję. Proszę Państwa, na dole mamy pasek, osoba, która podniesie rączkę. Dobrze, ja właśnie tutaj klikam u siebie, żeby Państwo widzieli, to wtedy ja będę udzielał głosu. Może Panią Alinę w takim razie jako pierwszą do dyskusji zaproszę. Jak Pani to widzi? Właściwie cieszy mnie, bo jesteśmy z różnych środowisk, natomiast wiele rzeczy jest wspólnych w tym, co tutaj mówimy i one się nie wykluczają. To, że na przykład pani Joanna Murakowska powiedziała o emocjonalności, nie znaczy, że nie ma pewnie w jej wizji innych również komponentów. Oj, przepraszam. Więc no też w tym moim 5-minutowym speechu nie zawarłam też wszystkich innych rzeczy. To, co mówiłam, to i na przykład bardzo mi się podobało to, co o tym Marcinie Stiborski powiedziałeś, o tym standardzie minimum, który jest potrzebny, żeby te wtyczki działały na całym świecie do telefonów, nie? I tego typu standardy, one są ważne, ale one też muszą uwzględniać to, o czym mówiła pani Joanna Murakowska, indywidualność każdego dziecka. To, że jesteśmy różni i jako społeczeństwo również jesteśmy różni. Szkoła powinna w tym momencie uczyć, kształcić ludzi do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. Co to oznacza? Na przykład to, żebyśmy wiedzieli, jakie są procesy, nie tylko fakty, kiedy była wojna albo gdzie są złoża węgla brunatnego, no bo to jest idiotyzm, to jest wiedza wyabstrahowana. Rozmawiając na przykład o migracjach, możemy przerobić podstawy programowe obowiązujące obecnie z kilku przedmiotów, w tym z języka polskiego. Rozmawiając o funkcjach języka i na przykład pamiętam z liceum funkcję języka, wotywna, jakaś tam. Ale mówmy również o tym, że od języka zaczynały się ludobójstwa. To jest ważne w uczeniu obecnie i w rozumieniu świata. Wiedza ma służyć rozumieniu świata. To, co chyba też Witold Grabowski mówiłeś o tym, że to, czy może Marcin, o tym, żeby korzystać, system musi korzystać z osiągnięć naukowych, z wiedzy naukowej, a nie z wyobrażeń i poglądów, a niestety bardzo często w szkołach, na przykład jeżeli chodzi o podejścia pedagogiczne, nie mają nic wspólnego z obowiązującą wiedzą pedagogiczną, tylko z wyobrażeniem nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorów, że ocenianie, testowanie to jest to, co sprawia, że człowiek się rozwija, że tak powiem bullshit, czyli po polsku gówno prawda. I tutaj z panem, ja zgadzam, miałam dużo wspólnych rzeczy z wieloma z państwem, którzy się wypowiadaliście, natomiast nie wynotowałam wszystkiego. Z jedną tylko rzeczą tutaj, co pan Jerzy Lackowski mówił, że to ten dotychczasowy system mówił, że nie możesz się wyróżniać. To pewnie. Myślę, że to jest chyba jakiś tylko wycinek rzeczywistości i zależy, z której strony się patrzy, bo na przykład pęd na olimpijczyków jest ogromny, aż niszczący, czyli to, że się wspiera tylko tych słabszych uczniów. Pytanie też, według jakiej miary oni są słabsi, bo
To jest mój ulubiony przykład. Zobaczcie, jeszcze 20 lat temu osoby uważane były za słabsze, dlatego że inaczej funkcjonowały i zostawały w ogonie, były uznawane za opóźnione, za niedostosowane. Dzisiaj wiemy, że to są osoby z mózgami neuroróżnorodnymi. I odkąd rozwinął się internet, okazuje się, że one rozwijają ten segment naszej cywilizacji. To są osoby często w spektrum autyzmu albo w ogóle inaczej funkcjonujące. Więc to, co my uważamy dzisiaj za uczniów słabych, te osoby, które uważamy za uczniów słabych, zapytajmy według jakiej miary. A co do wsparcia, że współczesny system koncentruje się na uczniach słabszych, no niestety nie. Jeżeli w ogóle po co jest system według mnie, czy nawet nie według mnie, to koncepcja systemu tego oświaty. Każdy z nas pochodzi z różnych rodzin. Nie mamy wpływu na to, w jakich rodzinach się urodziliśmy, czy nas tam nauczono trzymać nóż i widelec nawet. A niektóre dzieciaki jeżdżą po całym świecie i w wieku kilku lat zwiedziły wiele krajów. Chodzi o to, że system publicznej oświaty służy temu, ażeby spotkać te różne środowiska oraz żeby wypełnić tę lukę, która powstaje w wyniku tego, że pochodzimy z bardzo różnych rodzin, bo jesteśmy dość zróżnicowanym, znaczy takim nierównym, nierównym społeczeństwem, nierównym społecznie. W tworzeniu również szkół warto wziąć pod uwagę geografię również Polski, czyli czasami nie ma alternatywy dla osób mieszkających w danym regionie na szkołę inną. Czyli jeżeli wymyślimy system, w którym każdy może tworzyć i wybierać, zwróćmy uwagę na to, że nie każdy jest w sytuacji, że może wybierać. I to jest problem. Rozwiązaniem internet. Stwórzmy takie minimum wspólne. I to jest już pomysł na organizację edukacji w oparciu o to, co robicie państwo i robi edukacja domowa. Ten taki basic, podstawa, niech ona będzie ustandaryzowana, oparta na nauce, na wiedzy o tym, jak się uczymy, na pedagogice i na wiedzy neurobiologicznej i każdej innej, i żeby można było, mieszkając w Kłodawie pod Gorzowem Wielkopolskim, można było uczyć się na poziomie naprawdę wysokim, korzystając z możliwości edukacji zorganizowanej w sposób zdalny. Czy ją nazwiemy domową, czy nie, nieważne. A system, bo tutaj też padło o tym, że system jest złym słowem. System, czyli ja bym tutaj też nie demonizowała tego słowa, to jest po prostu system, to jest sposób organizacji. I w tym sensie jakby po prostu mówmy o systemie, nie jako czymś złym, tylko pomysł na organizację danej rzeczy, no bo to musi być jakoś zorganizowane. Pytanie, czy w dobry, czy w zły sposób, czy w wąski, przemocowy, czy taki odpowiadający różnorodności. Aha, no właśnie, no, do tej pory jeszcze szkoła nie uznawała różnorodności w ogóle ludzkiej i uczyła według jednej sztancy. Dzisiaj wiemy, że mamy różne możliwości poznawcze, różne sposoby poznawcze, różne mózgi, które w różny sposób funkcjonują. I być może osoby, które dzisiaj już są dorosłymi i wyszły ze szkoły, to były jednak tylko osoby, których zdolności poznawcze pasowały do tego jednego obszaru. I teraz pytanie, ile my osób straciliśmy, które mają inne mózgi? Straciliśmy i nie możemy jako społeczeństwo korzystać z ich możliwości, umiejętności. A my potrzebujemy wszystkich członków i członkiń społeczeństwa, bo cholera jasna, mamy w tym świecie naprawdę poważne wyzwania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przekroczyła Pani nieznacznie czas, zresztą w dyskusji. Ja będę w okolicach 5 minut, bo są osoby, które mówią krótko, są osoby, które rozwijają temat. Jak ja będę machał ręką, to znaczy, że już będę prosił, żeby zdążać do końca wypowiedzi. Mamy już kolejkę kolejnych osób, także zapraszam Pana Jerzego Lackowskiego i jak przejmie Pan głos, to od razu proszę łapkę w dół opuścić, żeby zniknąć z kolejki. Dobrze.
Proszę Państwa, no ja nawiążę do mojej przedmówczyni właściwie, no w dużej mierze się nie zgadzając z wieloma kwestiami. Otóż ja uważam, że po pierwsze trzeba w ogóle zmienić sposób myślenia o edukacji i nauczaniu. Przestańmy mówić o szkole, instytucji, a zacznijmy mówić o uczniu. Czego ten uczeń potrzebuje, jak indywidualizować nauczanie, jak zmniejszyć wpływ biurokracji na szkoły, bo możemy różne rzeczy sobie opowiadać, ale w takim systemie, w jakim w tej chwili funkcjonuje szczególnie publiczna edukacja, to praktycznie niewiele można zrobić. To każdy nauczyciel, który się chce wyróżnić, który chce stworzyć autorski program, czy szkoła autorska, zaczyna mieć kłopoty, tak? Często nauczyciel, który chce pracować autorsko, ma kłopoty ze swoimi kolegami, którzy mają do niego pretensje, że się próbuje wyróżnić, tak? I wydaje mi się, że to jest problem, bo ja pamiętam, zresztą 13 prawie lat byłem kuratorem od 90 roku tu w Małopolsce, więc też szkołę znam z różnych pozycji i muszę powiedzieć, że w szkołach wiejskich bardzo często, w tych szkołach na prowincji dzieją się bardzo ciekawe rzeczy i są naprawdę nauczyciele znakomicie pracujący, ale proszę Państwa, no, rzeczą dramatyczną jest, ja to słyszę co roku, bo jakieś kontakty ze szkołami cały czas mam. Otóż cały czas słyszę na przykład, że odchodzą ze szkół nauczyciele i to ci dobrzy, dlatego że koledzy ich po prostu do tego, czy koleżanki zmusiły wręcz, tak? No, historia sprzed paru dni, o której się dowiedziałem. Świetna nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej odchodzi, ponieważ koleżanki wokół niej zrobiły taką atmosferę, że postanowiła zmienić pracę. Bo rzeczywiście możemy rozmawiać o tym, jak ważna jest praca z dostrzeganiem każdego ucznia, z różnorodnością i tak dalej, ale ktoś tą pracę wykonuje. I teraz pytanie, czy ten, kto tą pracę wykonuje, ma możliwości, żeby mógł w sposób autentyczny indywidualizować pracę, bo proszę wybaczyć, ale opowiadanie, że jak to lubią przedstawiciele administracji, że jak są klasy 30-osobowe, to nauczyciel powinien indywidualizować pracę, to jest po prostu, no, można powiedzieć, no, nonsens. Klasy powinny liczyć góra 16 osób, to wtedy można rzeczywiście ciekawie pracować. Jak teraz narzekamy, bo to te głosy są przeróżne, że brakuje, że jest za dużo nauczycieli. W każdym razie naprawdę można by taki wysiłek podjąć, żeby zminimalizować liczbę uczniów w klasach. Polska oświata, nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, ja to kiedyś badałem, jest oświatą, której wprawdzie jest mało pieniędzy, ale te pieniądze są kompletnie bez sensu wydawane. W Polsce z całego funduszu płac w oświacie do nauczycieli czy pracowników wykonujących bezpośrednią pracę z uczniami dociera około 80% pieniędzy. W dobrych systemach, dobrze zarządzanych w dobrych systemach pracownicy liniowi, czyli w tym przypadku nauczyciele, powinni konsumować 92%. To pokazuje, jakie mamy przerosty administracyjne. I naprawdę zmiana oświaty w Polsce powinna iść właśnie w taki sposób, żeby upodmiotowić rodziców w sposób bardziej aktywny, żeby się włączali, upodmiotowić też nauczycieli, tych najlepszych, bo tych słabych to oni powinni odejść ze szkół, bo niestety w polskich szkołach jest sporo takich, którzy nigdy nie powinni stanąć przed klasą, tak? No ale jest karta nauczyciela i związki zawodowe, to one potrafią wszystko momentalnie zniszczyć. Dla nich liczy się nie tyle dobro ucznia, co po prostu, nie wiem, no właśnie to, żeby ich członkowie się dobrze czuli, tak? No więc to jest problem. Czy naprawdę myśmy powinni po pierwsze takie podstawowe kroki wykonać w Polsce. Wyliczyć, znaczy może najpierw od tego by trzeba zacząć, co musi otrzymać, jaką wiedzę, jakie umiejętności każdy z naszych uczniów, po prostu. Właśnie to jest to, do czego my go doprowadzamy później, tak? Następnie ile to ma kosztować, w jakich warunkach ma odbywać się to nauczanie, tak? To jest kwestia liczebności klas i paru innych rzeczy, tak? I wtedy dopiero, jeżeli byśmy stawiali wszystko, w centrum jest uczeń, tak? To jest ten fundament, ile osób ma mieć klasa. Zaczynają się wtedy dopiero pojawiać konkretne koszty, które trzeba ponieść, ale to wszystko jest wtedy czytelne i jasne. Dzisiaj nikt nie wie tak naprawdę, ile to wszystko powinno kosztować. Subwencje, te wyliczenia są tworzone trochę z sufitu, tak trochę historycznie, później przeliczane. No, proszę zwrócić uwagę, na początku, jak system taki zaczął działać, mieliśmy w subwencji 6 WAG, no czyli 6 składników w sumie. W tej chwili to już jest ponad 42 chyba, albo nawet już więcej, tak? To pokazuje, że w sytuacji, kiedy nie potrafi administracja odpowiedzieć, ile to kosztuje, to rozmywa sytuację, tak?
tworzy takie wzory, że no, obywatel się i tak nie zorientuje, prawda, jak jest naprawdę. I to jest naprawdę problem. I naprawdę trzeba też jeszcze jedno, o czym chciałem bardzo mocno powiedzieć. Oczywiście, że tak, że trzeba uwzględniać wszelkie różnorodności, ale ja bym protestował, już panie prezesie będę kończył, ale ja bym protestował przeciwko temu, że zmuszamy do olimpiad. Ja uważam, że olimpiady to jest fantastyczna rzecz, za mało młodzieży startuje. Ja zresztą jak byłem kuratorem, teraz też to studentom często powtarzam. Jeżeli w szkole nie ma olimpijczyków, to jest zła szkoła, bo w każdej szkole są uczniowie uzdolnieni. Tylko sam kiedyś, zresztą też uczyłem fizyki, więc pracowałem z olimpijczykami. Trzeba ich wyłowić, trzeba z nimi pracować. Ja mam takie doświadczenie, że są, znam szkoły, których nigdy nie było olimpijczyków i nagle się zaczęli pojawiać. Jaka to jest ogromna satysfakcja dla tego środowiska. Poza tym, jakie piękne są kariery później tych, którzy odnoszą sukcesy w olimpiadach. Dobrze, muszę przerwać, bo już się bardzo naraziłem. Tak, kolejka, bardzo dziękujemy. Kolejka pana Stanisława Kowala, poproszę. Drodzy Państwo, no, ja mam taką myśl, żebyśmy byli bardzo uważni, ponieważ nie zaproponujemy jedynie słusznego pomysłu na edukację. Jest taka pokusa, że no, ktoś ma taki jedynie słuszny pomysł i ten pomysł powinien być pomysłem obowiązującym, bo on jest dobry. I to się dzieje w najlepszej wierze. To znaczy te osoby, które tak mówią, są przekonane, że właśnie tak jest. Ja tutaj nie podejrzewam, że istnieje jakakolwiek zła intencja. Natomiast doświadczenie uczy, że nie ma idealnych, jedynie słusznych systemów edukacyjnych. Wobec tego ja jestem zwolennikiem systemu głęboko zróżnicowanego. To, co pan doktor Lackowski mówił, czyli zastanówmy się, jak ten system różnicować, a nie jak ten system ujednolicać, bo te ujednolicenia są bardzo niebezpieczne. Takie, no to są takie tendencje, powiedziałbym, totalnej edukacji. Tak? My wiemy, co dla was jest dobre. Tak? My wiemy, co dla was jest dobre. I teraz tak, nie zmienimy systemu. To znaczy, jeżeli politycy, drodzy państwo, tydzień po wyborach nie zmienią tego systemu, to znaczy nie dojdą do wniosku, że trzeba go zmienić, to z każdym tygodniem maleje prawdopodobieństwo zmiany, ponieważ dotknięcie edukacji, zmiana edukacyjna, no to są pewne koszta. Ja się zastanawiam, kto chce tej zmiany też, bo mówimy tutaj o pięknych ideach, ale drodzy państwo, tutaj na przykładzie oceniania. Ja zgadzam się, że testowanie, ocenianie w takiej formule, jaką mamy w szkołach, to jest no to, co pani Alina powiedziała, nie będę powtarzać. Natomiast słuchajcie, kto tego chce naprawdę? Jeżeli wprowadzamy w szkole zmianę polegającą, drodzy państwo, na zmianie systemu oceniania, czyli no, piękna idea, ocenianie kształtujące, formujące, zamiast tego akcentu położonego na ocenianiu sumującym, no to przychodzą rodzice, którzy mówią, zaraz, o co chodzi, dlaczego moje dziecko nie dostaje ocen? Potem przychodzą uczniowie i mówią, dlaczego? My chcemy oceny, my chcemy tutaj wiedzieć, kto ma szóstkę, a kto ma trójkę. Potem przychodzą nauczyciele i mówią, my chcemy ocen, bo od nas tego się wymaga w systemie i w ogóle jakieś tam ocenianie formujące, kształtujące, nie zawracajcie nam głowy, bo nie z tego nas rozliczają. Wobec tego musimy się też zastanowić, czy mamy potencjał, mamy siły, mamy środki, mamy ludzi, którzy będą wprowadzać te piękne idee w życie. No i tutaj ostatnia sprawa. Mocny, autonomiczny nauczyciel i mocny, autonomiczny dyrektor szkoły. Na tym trzeba budować. Jeżeli nie będziemy mieć mocnych, autonomicznych nauczycieli, którzy nie będą, przepraszam za wyrażenie, popychadłami, takimi, no skończył tam jakieś studia nauczycielskie, ojejku, no bo nie został poetą albo nie został naukowcem, to został nauczycielem. Jeżeli będziemy mieć takie podejście do nauczycieli i nie będziemy mieć tej mocy, którą mają fińscy nauczyciele, to są, no to po prostu jest człowiek, który w fińskim systemie lekarz i nauczyciel to są dwie osoby o najwyższym prestiżu. A jaki jest prestiż polskiego nauczyciela? Bez przerwy mówimy o etosie, o jakichś takich sprawach fantastycznych, no jak budować etos nauczyciela za 3700 przy wejściu do pracy. No my z panem doktorem Lackowskim kształcimy nauczycieli na Uniwersytecie Jagiellońskim i wiemy, jak to jest. Mamy wspaniałych studentów, ale ilu z nich potem idzie do szkoły? No nie tak dużo, jakbyśmy chcieli. Wobec tego, jeżeli ma następować zmiana, to ta zmiana powinna być zmianą oddolną, poprzez nauczycieli, poprzez budowanie świadomości rodziców, poprzez budowanie szkół, które będą wprowadzały
no, te idee w życie, ale drodzy Państwo, wierzcie mi, no, nie wierzę w zmianę systemu, nie wierzę w to, że przyjdzie taki rząd, tak rozsądny, tak mądry minister edukacji, który powie, no tak, trzeba to zmienić w tym kierunku, o którym mówimy. To ma być edukacja spersonalizowana. Tak właśnie ma wyglądać edukacja. Nie wierzę. Za naszego życia to się nie zdarzy. Niestety. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ożywiona dyskusja, bardzo fajnie. Ja czasami tak zastanawiam się, dlaczego ludzie nie mają takiego wspólnego zdania na każdy temat, tylko właśnie każdy się różni. No ale chyba na tym właśnie polega i demokracja, i wypracowywanie kompromisów. W tej chwili w kolejce pan Witold Grabowski. Proszę bardzo. Ja chciałbym się odnieść trochę do tego, bo padła krytyka, w jaki sposób nasz system, czy tam prawo blokuje sposób, w jaki mogą powstawać szkoły alternatywne, czy w ogóle zmiana podejścia do edukacji. Aktualnie prawo edukacyjne mamy całkiem nie najgorsze. Jest na pewno jedno chyba z lepszych w Europie, które pozwala na bardzo dużo wolności, jeśli chodzi o działania edukacyjne. Zarówno nie ma blokad co do powstawania szkół, w których klasy będą zróżnicowane wiekowo, nie ma blokad, żeby powstawały szkoły, w których nie ma ocen, poza ocenami końcowymi, nie ma problemu z tym, żeby pomieszać podstawę programową w dowolny sposób, byleby w danym etapie edukacyjnym, więc mamy naprawdę sporo wolności. Pytanie tak naprawdę brzmi, dlaczego szkoły z tego nie korzystają. I mamy tutaj dużo właśnie przykładów gdzieś tam jakichś inicjatyw oddolnych, chociażby jak Budzące się szkoły, jest coś takiego jak Instytut Zwinnej Edukacji, którzy promują te odejścia od ocen cyferkowych, czy właśnie wprowadzanie alternatywy do szkół publicznych, czy nazwijmy je systemowych. Natomiast jest to nisza w tej chwili edukacyjna. To się nie dzieje. Natomiast nie ma żadnych przeszkód prawnych, żeby to się działo. Ja tu widzę raczej problem właśnie w tych działalnościach oddolnych, że nie ma takiej siły pociągowej, która by te, że tak powiem, alternatywną edukację pchała do, że tak powiem, mainstreamu, tak, do głównego nurtu edukacyjnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymamy dyscyplinę. W kolejce pani Joanna Murakowska, proszę bardzo. Proszę włączyć mikrofon. Tak. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, znaczy bardzo dziękuję za słowa o mikroszkołach i nie wiem, jakie są potrzebne zmiany w prawie, tutaj pan Grabowski będzie lepiej wiedział. Kiedy była mowa o mikroszkołach, ja sobie wyobraziłam mikroszkoły, to znaczy takie naprawdę mikroszkoły, takie, że każdy nauczyciel mógłby otworzyć swoją mikroszkołę. I co to znaczy? To znaczy, że ja na przykład jestem nauczycielem mianowanym, otwieram sobie mikroszkołę i przyjmuję 6 dzieci. Rodzice płacą mi bonem szkolnym i ja te dzieci prowadzę tak, jak rodzice sobie życzą i tak, jak widzę, że jest to potrzebne. Tu może być prawdziwa indywidualizacja, kiedy ja mam garsteczkę tych maluszków. Natomiast wszystkie próby standaryzowania, wszystkie próby tworzenia podstaw programowych, to wszystko, to mam wrażenie, że przejedzie się jak walec po tych wszystkich dzieciach, które są choćby neuronietypowe, tak? Dlatego, że ja wiem, że w pierwszej wypowiedzi powiedziałam tak bardzo emocjonalnie, że dziecko jest ekspertem od tego, co czuje, ale mnie chodzi o ekonomię. Pan Marcin Siburski trafnie zauważył, że fajnie by było, jakby były egzaminy. A ja mówię o procesie uczenia. Rzeczywiście jakby z niego wyrzucić egzaminy i pozwolić dziecku wybrać własną drogę, to będzie najekonomiczniejsze. Nie ma lepszego sposobu. Wiem, że nie ma idealnego systemu, ale to jest właśnie ta nieidealność.
jeżeli oderwiemy zupełnie egzaminowanie od uczenia, to po pierwsze nauczyciel nie będzie katem, który egzaminuje, tylko będzie przyjacielem, mentorem, starszym kolegą, tak? Kimś, kto wie i chce pomóc. A egzaminator, no egzamin to będzie coś zupełnie zewnętrznego. I uważam, że do tego powinniśmy zmierzać i to akurat może być realne. I panie Stanisławie, nie wiem, na jak długo pan planuje życie, ale ja planuję, że dożyję zmian, że będzie lepiej. Może nie będzie idealnie, tak? Ale że chociaż troszeczkę ten system zderegulujemy i damy szansę, tak, damy szansę, przepraszam, bo nie wiem, czy pan pisze do mnie, damy szansę wszystkim. I właśnie, no w moim przekonaniu, właśnie to chciałam powiedzieć, indywidualizacja poprzez tworzenie mikroszkół i oddzielenie egzaminowania od, czyli rezygnacja kompletna ze stopni. Jak sobie poradzić z rodzicami? Wydaje mi się, że to też nie jest takie trudne. To znaczy w mikroszkołach byłoby to możliwe. Kontakt, bliski, ciepły, serdeczny kontakt nauczyciela z rodzicami. Czego teraz nie ma, bo jest nierealne, bo jak nauczyciel uczy 200 uczniów, to nie ma takiej opcji, żeby z każdym z rodziców się znał, żeby każdemu z rodziców powiedział, hej, twoje dziecko jest w porządku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. W kolejce jest pan Marcin Stiburski, proszę bardzo. Tutaj chciałbym poruszyć dwie kwestie. Jedna to o właśnie ocenianie. Oczywiście o ocenach wiele razy wypowiadałem się w ramach swojej grupy Szkoła Minimalna i oczywiście 44b ustawy o systemie oświaty jest dla mnie trzonowym filarem tej jakby tej dyskusji. Tak naprawdę wystarczy zabrać zabawki. Zabrać zabawki w postaci stawiania ocen cyfrowych, które w efekcie nie spełniają kryteriów ustępu 44b. One nie informują, nie wspierają, nie sugerują rozwojowo. To jest tylko jakaś dziwna cyfra pod tytułem 4, czy 3, czy 5, która nie spełnia. Czyli tak naprawdę sama cyfra, ocena taka, łamie prawo. I najzwyczajniej w świecie już na tym etapie, na podstawie jakiegoś interpretacji urzędu, powinna być zdegalizowana. Po prostu kropka i byłoby to zamknięte. Natomiast druga kwestia, jeżeli chodzi o nauczycieli. Jeżeli egzaminatorzy byliby wykwalifikowanymi, dyplomowanymi, mianowanymi nauczycielami, którzy mieliby kompetencje do ocenienia wiedzy, tak naprawdę, nawiązując do tego, co pani wcześniej powiedziała, chodzi o to, że nauczycielem w mikroszkole, o której też dyskutuję bardzo często, mógłby być ktokolwiek, nie nauczyciel, ktokolwiek, student, wujek, jak to mówią, przysłowiowy babcia, tak jak był ten przysłowiowy babcie związane z komputerami, które pomagają, które tylko poszukują przy wnuczku i mówią, dobrze robi. Tak naprawdę powinniśmy troszeczkę uwolnić w pewnej strefie tej szkolnej zawód nauczyciela. Bo w tym momencie, a propos zakładania mikroszkół, mamy problem z kwalifikacjami. Nauczyciel dzisiaj jest nauczycielem wędrującym. Sam mam trzy kwalifikacje, matematyka, fizyka, informatyka. I wtedy dzięki temu jestem w stanie mieć etat w jednej szkole. Ale bez trzech kwalifikacji nie jestem w stanie, byłbym nauczycielem wędrującym. I w tym momencie to się mija z celem. Ja chcę się zżyć z środowiskiem, zżyć z uczniami, poznać ich i być dla nich tym przewodnikiem, mentorem. W tym momencie ten podział na praktycznie chyba 14 różnych kwalifikacji jest... Ja nie mogę uczyć przyrody, mimo że jestem fizykiem, matematykiem i technikiem z wykształcenia szkoły średniej. Ja nie mogę uczyć przyrody, bo co? Bo nie mam kwalifikacji do tej przyrody. To jest po prostu ten uwolnienie nauczyciela w sensie kwalifikacji i ułatwiłoby zakładanie mikroszkół, spowodowałoby większe przywiązanie uczniów
budowanie większych relacji. Egzaminatorzy mogliby być specjalistami, tam mogłyby być przysłowiowe żylety bardzo wąskich specjalności. A ocenianie cyfrowe jest po prostu w tej chwili niezgodne z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I w tej chwili mamy już drugą kolejkę, rozpoczynamy drugą kolejkę wypowiedzi. Proponuję skrócić czas do 3 minut, dobrze, żeby się nie rozwodzić. Panie doktorze, nie będzie, zmiłuj się. Proszę bardzo, pani Alina Czyżewska w kolejce. Dziękuję. Proszę mnie dyscyplinować jak najbardziej, ponieważ ja mam ADHD, więc jak ja zacznę mówić to i mogę przez 4 godziny rozwijać wątki i dygresje, wszystko na temat. Więc zrobiłam sobie tutaj takie notatki do niektórych punktów. Padło o pieniądzach, że są źle wydawane. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Przez samorządy pieniądze są bardzo źle wydawane. Finansujemy jako samorządy kluby sportowe, zawodowe kluby sportowe, natomiast nie finansujemy podstawowych zadań samorządów i władz publicznych. Być może dlatego, że szkoły to spowodowałyśmy jako społeczeństwo taką sytuację, że szkoły to jest trochę taki temat infantylny. I ja sama jeszcze parę lat temu miałam taki obraz, że jak kończymy szkołę, to właściwie koniec jest rzeczywistości, zaczynamy dorosłe życie. Otóż nie. To, czego nabywamy przez 12 lat w systemie oświaty, potem procentuje na społeczeństwo. Dlatego zobaczyłam, że ta edukacja jest bardzo ważna. Bo czego uczymy się w szkole? Podporządkowania władzy. Tego, że nie obowiązuje prawo, artykuł 44b ustawy o systemie oświaty, o którym mówił Marcin, tylko obowiązuje wola i widzimisię tego, kto ma nad nami władzę. Hierarchia. Padło o tym, że nauczyciel powinien być takim towarzyszem. Tak, jak najbardziej. Tymczasem my cały czas odtwarzamy folwark. I potem jesteśmy dorosłymi osobami i cały czas uprawiamy ten taniec wokół władzy. Przemilanie się, układy, to ma możliwości, ten łapówki, ten układy znajomości, wkładanie znajomych, trawnych królika na stanowiska, to jest dla mnie efekt polskiej szkoły. Efektem polskiej szkoły jest również to, że tutaj padło o tych ocenach, że rodzice chcą ocen i dzieci też chcą ocen. Tak, ponieważ my jako społeczeństwo jesteśmy takim, jakim jesteśmy dziś, jesteśmy wszyscy produktem polskiej szkoły. Nauczono nas tej chorej, niewłaściwej konkurencji, czyli jestem tym lepsza, ile mam więcej szóstek, im więcej olimpiad zrobię. Nie, czy ja lepiej rozumiem świat. I ta konkurencja potem przekłada się na to, że rodzice wiedzą, czy dziecko się uczy i jest dobrym uczniem czy uczennicą po tym, ile ma szóstek. Więc oni nie mamy innych narzędzi jako społeczeństwo do oceniania, do rozumienia. I potem co się przekłada, że dobry poseł to jest ten, który zadał 600 interpelacji albo radny. Mierzymy cały czas, mierzymy. Nie umiemy używać naszego mózgu poznawczo i do konstruowania opinii, tylko do tego, żeby z tabelek wyczytywać, czy coś jest dobre, czy złe. No nie da się w ten sposób rozumieć świata i oceniać tego świata. No tutaj jeszcze mogę, prawo w ogóle nie istnieje w szkole. Rozumiem dobrze, już skończę, więc na następny czas. Prawo nie istnieje w szkole i tylko jedno zdanie, 3 zdania. Przeczytam wam fragment podstawy programowej z geografii. Co jest w prawie? I teraz pytanie z osób słuchających również. Kto z was tego doświadczył jako rodzic czy uczeń, uczennica? Geografia szkolna powinna umożliwiać uczniom rozumienie współczesnego świata, w tym dostrzeganie powiązań regionalnych i globalnych, wyjaśnianie dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków. Ma także prowadzić do zdobywania i pogłębiania przez ucznia wiedzy użytecznej, w połączeniu z kształtowaniem umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Geografia, szczególnie te zajęcia prowadzone w terenie, powinny przyczyniać się do zrozumienia sensu i warunków realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Dzięki. Dziękuję. Pan Stanisław Kowal.
Tutaj pojawiła się taka idea, że w szkole bardzo ważne jest rozumienie świata. Ja dodałbym do tego, że powinna być troszeczkę inna kolejność. Najpierw powinniśmy próbować zrozumieć samego siebie, a potem świat. Bo jeżeli nie rozumiemy samego siebie, a zaczynamy poznawać świat, to będzie trudne. Natomiast ja też zadaję sobie pytanie, czy my rozumiemy świat, ale to już jest inna dyskusja i inna historia. Ten świat jest naprawdę dziwny, jak śpiewał Czesław Niemen. A drodzy Państwo, tutaj cały czas jakby przewijał się wątek, ale on nie został wyartykułowany dość mocno. Mówimy cały czas jakby troszeczkę poza rodzicami. Tutaj ta serdeczna współpraca z rodzicami to jest też jakiś fundament zmiany, bo gdyby w tych szkołach, które byśmy założyli, nie było takiej serdecznej współpracy z rodzicami, a może inaczej, gdyby to nie rodzice założyli te szkoły, to one by po prostu nie istniały i nie funkcjonowały. Więc pamiętajmy, że to nie może się dziać tak, politycy, eksperci zakładają szkoły i mówią o tym, co jest dobre dla rodziców, uczniów i dzieci, tylko no właśnie ta zmiana powinna być taką zmianą budowania świadomości rodziców. Jeżeli zbudujemy odpowiednią świadomość, że ta szkoła, to ocenianie, te formuły, ten stres, to wszystko nie jest potrzebne w szkole, szkoła może wyglądać inaczej, no to super, to możemy zmienić edukację, ale jeżeli u rodziców jest takie przekonanie, bo oni przez 12 lat albo przez 15 lat no w takiej szkole funkcjonowali i oni myślą, bardzo często spotykam się właśnie z takimi postawami, że nie może być innej szkoły, szkoła ma tak wyglądać, nie ma u nich świadomości potrzeby zmiany. Wobec tego, jeżeli nie będziemy zmieniać tej świadomości, jeżeli nie będziemy pokazywać alternatyw, jeżeli nie będziemy pokazywać tego, że takie ocenianie i testowanie no nie służy niczemu, że to są puste działania, nie rozwijające uczniów, no to daleko nie zajdziemy. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca egzaminów. Oczywiście egzamin to może być sąd ostateczny, to może być coś strasznego, to może być koszmar, ale ja mam taki przykład z pewnej szkoły z południa Polski, która wspiera edukację domową i drodzy Państwo, wierzcie mi, że tam po egzaminach uczniowie wychodzą naładowani energią, uśmiechnięci, przekonani, że są wartościowi, że umieją, że potrafią. Nie jest to sąd ostateczny, nie jest to wciskanie ucznia, znaczy obniżanie mu poczucia własnej wartości. Wprost przeciwnie, egzaminatorzy są tak przygotowywani, żeby tego ucznia podnosić, a nie wciskać do kosza na śmieci i mówić, niczego nie umiesz, nie potrafisz, do niczego się nie nadajesz, siadaj dwuja, prawda? Więc mogą być różne egzaminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Jerzy Lackowski w kolejce. Tak a propos nawiązania do tych egzaminów. Jeden z naszych profesorów na uniwersytecie powiada, że egzamin to jest uczta duchowa egzaminowanego i egzaminatora. I to jest takie przeżycie. Ja sam pamiętam jeszcze z czasów moich studiów na fizyce UJ-owskiej, że myśmy te egzaminy też tak przeżywali po prostu. To czasami się 2 godziny odpowiadało, ale człowiek wychodził w pełni zadowolony, prawda? No ale to tak na marginesie. Natomiast co do oceniania, proszę Państwa, ocenianie winno być dialogiczne. Ja jestem w trakcie pisania takiej książki właśnie na ten temat, którą pisałem z innym człowiekiem, ale okazał się miłośnikiem biurokratycznego oceniania, wobec czego nasze drogi się rozeszły. I teraz za to powstaną 2 książki. Jedna o ocenianiu biurokratycznym, jak ja to nazywam, a druga o ocenianiu dialogicznym. Ocenianie po prostu może być dla ucznia przyjazne i wymagające, ale uczeń musi znać zasady, warunki. To ocenianie musi rzeczywiście być ocenianiem niestopniowym. Zresztą definicja oceny to jest stopień plus komentarz. Ocena bez komentarza w ogóle nie powinna istnieć. Ona jest nieważna z mocy prawa. To już tu Państwo też o tym mówili, no ale powiedzcie to Państwo wielu osobom, które właśnie oceniają, które na klasówkach na przykład nie czynią żadnych komentarzy, prawda, uczniom. No ja prowadzę egzaminy w tej chwili korzystając z Formsów stacjonarnie i studenci dostają swoje prace i każdą odpowiedź mają skomentowaną. To oczywiście dużo czasu zajmuje, jak się spotykamy i dyskutujemy na zespołach dydaktycznych na uniwersytecie, to niektórzy mają do mnie pretensje, że to właśnie propaguję, bo to jest czasochłonne, ale student rzeczywiście wtedy wie, dlaczego dostał tyle, a tyle punktów, prawda? Co dobrze, co źle i tak dalej. No, ale to kwestia oceniania to jest wielki problem, proszę Państwa, naprawdę, bo wielu ludzi nie chce się oderwać od takiego właśnie sposobu myślenia. Ocenianie dialogiczne, czyli właśnie takie ocenianie, w którym komentujemy, w którym uczeń ma prawo się odnieść do tego, co usłyszał, bo ocenianie ma służyć rozwojowi ucznia.
I to jest bardzo istotne i trzeba sobie z tego zdać sprawę. I takie wpisywanie ocen właśnie stopniowych, często właśnie no klasówka, a nie chcę tu nawet, bo nie ma czasu w tej chwili, o patologiach rozmaitych związanych z ocenianiem i poprawianiem klasówek opowiadać, bo to też jest następny problem. Teraz jeżeli chodzi o prawo szkolne, ono nie jest najgorsze, to się zgadzam. Ale problem polega na tym, że działania rzeczywiste administracji mogą sprawić, że to prawo jest trudne do stosowania. A poza tym trzeba umieć też to prawo odczytywać, bo niektórzy potrafią go tak interpretować, żeby kompletnie odebrać swobodę nauczycielowi. Zresztą proszę zauważyć, że w sprawie programów autorskich mamy oto taką sytuację. Podstawy programowe stały się tak obfite teraz w treści, że praktycznie nie ma szans na to, żeby wprowadzić, żeby nauczyciel zbudował dobry program, który by rozszerzał tą podstawę programu. Podstawa powinna być rzeczywiście czymś standardowym, czymś takim fundamentalnym. I jeszcze jedna kwestia, która jeszcze tu nie padła, tylko tak mam wrażenie, opłotkami się przemykała. Fundamentalnym zadaniem każdego nauczyciela powinno być kształtowanie krytycznego myślenia, samodzielnego myślenia. Współcześnie widzimy, że ludzie nie potrafią w większości w ogóle samodzielnie myśleć, analizować rzeczywistości. I rzeczywiście to jest fundamentalny cel nauczania. Jeżeli wypuszczamy studentów, to oni powinni rzeczywiście umieć samodzielnie zanalizować to, czego się nauczyli, krytycznie przyjąć. Żyjemy w społeczeństwie, w którym się jak ludzie jak pelikany łykają wszystko, co im mass media przekazują i w ogóle nie próbują tego analizować. I to jest problem. I wydaje mi się, że to jest fundamentalny problem. W zindywidualizowanym kształceniu moglibyśmy tego uniknąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I w tej chwili w kolejce jest pan Witold Grabowski. Proszę bardzo. Ja się chwilę odniosę do tego prawa. Tak, owszem, prawo mamy całkiem niezłe. Czy mogłoby być lepsze? Oczywiście, że mogłoby być lepsze i mogłoby nas dużo lepiej wspierać. Tu chociażby znowu padł przykład u pani Joanny mikroszkół. No w tej chwili będąc nauczycielem nie można zrobić mikroszkoły, bo by trzeba było mieć wszystkie kompetencje wszystkich nauczycieli naraz, a to jest tak naprawdę niemożliwe, żeby to zebrać w jednej czy dwóch osób. Co ciekawe, ja jako edukator domowy mogę robić absolutnie wszystko i mogę nauczać wszystkich przedmiotów, mimo tego, że powiedzmy sobie szczerze, na przykład mój język polski był w liceum oceniany na 3, a w tej chwili prowadzę kilku uczniów, którzy właśnie konsultują ze mną niektóre rzeczy z języka polskiego i wyciągają z tego jakąkolwiek wartość, więc to jak zostałem oceniony niekoniecznie oznacza moje kompetencje w tym zakresie. No i kwestia też tego typu, co my tutaj mamy, przepraszam, było też odniesienie do tego, żeby rozdzielić, że tak powiem, nauczyciela od egzaminatora. To jest ciekawy koncept. Podobnie to działa na przykład w przypadku prawa jazdy. Tak, instruktor prawa jazdy jest takim wspierającą osobą, która razem z kursantem próbują przejść przez egzaminy. Tylko że tutaj te egzaminy są właśnie takie, o jakich się najczęściej obawiamy, czyli to są egzaminy, które są nastawione na to, żeby znaleźć jak najwięcej problemów i wad i jak najbardziej starać się znaleźć wszystkie mankamenty takiego kursanta. Z drugiej strony doświadczenie właśnie edukacji domowej mówi, że te egzaminy mogą być fajne, mogą być przyjazne, to o czym mówił pan Stanisław, że uczeń z takich egzaminów wychodzi uradowany z poczuciem, tak, zrobiłem fajną robotę, przez ten rok nauczyłem się tego i tamtego, może będę musiał jeszcze poćwiczyć coś jeszcze, natomiast to jest całkiem sporo osiągnąłem. O, i z takim poczuciem myślę, że każdy uczeń powinien kończyć dany etap edukacji. Tu jeszcze kwestia tego, w jaki sposób możemy doprowadzić uczniów do takiej rzeczy, no właśnie wspierając ich rozwój, mówiąc, możesz to zrobić w tą stronę, możesz to zrobić w ten sposób albo w inny sposób. Ważne jest, żebyś na końcu uzyskał jakąś wiedzę, która ci się przyda w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Stiburski i chyba to już jest trzecia kolejka, w związku z tym ograniczamy się do 2 minut. Okej. Nawiązując do podstawy programowej, jedno zdanie.
powiedziałem to już kiedyś, podstawa programowa jest podstawą, czyli podstawką filiżanki pełnej kawy. A podstawa filiżanki jest to 10%, 5% jakiegoś ogółu. Naprawdę w podstawie programowej powinno być tylko tyle informacji, a nie jak dzisiaj, ona wypełnia wręcz przeszło 100% możliwości ucznia. Natomiast jeżeli chodzi o egzaminy, tak jak chyba w Finlandii bodajże jest, że egzamin pierwszy się odbywa w wieku 16 lat. Do tego momentu jest po prostu proces edukacyjny, a później uczeń podchodzi do tak zwanego certyfikowania. U nas z racji pewnego jakby obaw w stosunku do edukacji domowej wprowadzono nieszczęsne egzaminy te coroczne, których powinno po prostu w ogóle po prostu nie być. Także natomiast ostatnia rzecz to sama ocena, o czym próbowałem już kilkukrotnie i w postaci interpelacji i w postaci petycji i sejmowych i zwykłych publicznych. Chodzi o to, że my musimy pomyśleć o oddzieleniu w procesie rekrutacji do szkoły średniej ocen. One stanowią 40% ogółu możliwych dostania punktów, bo to jest 4 razy 18 plus 7 za świadectwo wyróżnienie na 200 możliwych punktów. I dlatego presja społeczna w stosunku do ocen, dlatego rodzice postępując racjonalnie chcą te oceny, uczniowie chcą te oceny. Gdy my zlikwidujemy to, tak jak jest w przypadku matury, gdzie tylko i wyłącznie wynik matury się liczy w rekrutacji do studiów, uwolnimy, jakby spowodujemy mniejsze ciśnienie na te oceny i sukcesywnie one będą po prostu naturalnie będą wymierać jako potrzeba edukacyjna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze dwie osoby. Tak jak mówię, dwie minuty na wypowiedź. Dobrze, bo musimy przejść do następnego tematu, a już mamy po pierwszej. Także pani Alina Czyżewska, dwie minuty. Dobra, proszę machać jakby coś. Zacznę od tej podstawki, czyli to, co Marcinie mówiłeś, że zobaczcie, mówimy o szkole, szkoła podstawowa ma dawać podstawową wiedzę. Ja mam taką propozycję. Niech nauczyciele, nauczycielki na przykład 7-8 klasy na radzie pedagogicznej nawzajem sobie rozdadzą sprawdziany i niech rozwiązują nawzajem te testy, które dają dzieciom. I wtedy okaże się, że nauczyciele, którzy uczą w danej szkole, oni nie mają tej wiedzy, nazwijmy ją podstawowej, no bo ona jest w szkole podstawowej, o czym jest szkoła podstawowa, mamy mieć basic informacje. I teraz przechodzimy do podstawy programowej. Oczywiście ona jest przeładowana. Żaden nauczyciel nie realizuje jej w 100%. Realizuje tylko wymagania szczegółowe, a cały sens. Podstawa programowa to jest w ogóle rozporządzenie. To rozporządzenie ma cele ogólne i cele szczegółowe. Ogólne to jest rozumienie świata. Realizacja celów szczegółowych ma służyć temu celowi ogólnemu. Która szkoła to robi? Koncentrując się, i teraz przechodzimy do oceniania, koncentrując się na testowaniu, gubimy ten horyzont, to co jest ta szkoła podstawowa. Robimy tak szczegółowe, głupie sprawdziany w tych szkołach, że nawet gdybyśmy dali koleżance uczącej innego przedmiotu, ona tego nie rozwiąże. Co to pokazuje? No, hipokryzję tego, czego my oczekujemy od młodych ludzi. I polecam, zróbmy ten test, zróbmy, tak kochamy testy jako nauczyciele, zróbmy ten test sobie nawzajem i wyjdzie, jak absurdalnych rzeczy oczekujemy, a nie uczymy tego, co jest de facto w podstawie programowej, czyli na przykład odróżniania fałszu od prawdy, fałszywych informacji, dezinformacji. Nauczyciele na lekcjach przekazują dezinformacje. Dzięki. Dziękuję. Proszę panią Joannę Murakowską. Pana Jerzego Lackowskiego proszę już nie udzielę głosu, bo przejdziemy do następnego tematu. Ale krótko, panie prezesie. Dobrze, to krótko, poniżej minuty. Pani Murakowska, dwie minuty, proszę bardzo.
Ja chciałam powiedzieć jeszcze o ocenach, że tak naprawdę dzieci uwielbiają testy, tu mówiliśmy też o egzaminach, ale dzieci uwielbiają testy, które są monitorowaniem ich postępów. Dzieci chcą wiedzieć, gdzie chcą być, chcą poznawać siebie, chcą wiedzieć, w jakim punkcie się znajdują. Natomiast ocenianie zbyt często polega nie na monitorowaniu postępów, tylko na przyklejeniu łatki, wkładaniu do określonej szufladki i porównywaniu z innymi. I to dzieci boli. I tego nie wolno robić. I to jest krzywda. Dziękuję. Można? Dziękuję. Bardzo proszę, proszę bardzo, doktor Jerzy Laskowski. Proszę Państwa, tutaj pan Marcin Stiwurski mówił o troszkę innym modelu przyjmowania uczniów do szkół średnich. Otóż w trakcie dyskusji, kiedy powstawały w ogóle, a tak się składa, że w Małopolsce myśmy pierwsi tworzyli egzamin po ósmej klasie, jeszcze tej przed gimnazjami, to kiedy właśnie proponowaliśmy, że rekrutacja będzie tylko na podstawie wyników egzaminu, to spotkaliśmy się z krytyką, że to będzie pierwszy taki duży egzamin dla ucznia i jego dalsze losy edukacyjne mogą zależeć od jego dyspozycji na tym egzaminie, co ja rozumiem, z czym się zgadzam. Stąd też właśnie wyniki w szkole podstawowej też powinny być brane w procesie rekrutacji. Jeszcze jedna kwestia. Proszę Państwa, mówicie tu, właśnie cały czas Państwo używają słowa testowanie. Testowanie, czyli te nieszczęsne egzaminy oparte na pytaniach zamkniętych. To jest po prostu prawdziwe nieszczęście, dlatego że likwidacja pytań otwartych, zadań otwartych na egzaminach sprawia, że uczniowie przestają myśleć. Dlatego że no, ja mam sporo przykładów, że takie testy często słabo rozwiązują uczniowie naprawdę zdolni, tacy, którzy no, potrafią szerzej myśleć. I wydaje mi się, że dopóki od tego nie odejdziemy, my dzisiaj mamy absolwentów już uczelni, którzy są, można powiedzieć, ofiarami tego systemu testowego, dlatego że dla nich świat jest prosty, jest A, B, C albo D. No jakieś po prostu rozważanie czegokolwiek to w ogóle nie wchodzi w grę. I jeżeli od tego nie odejdziemy, to na przykład nie dojdziemy do budowania takich absolwentów, którzy będą samodzielnie myśleć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykamy już ten temat. I teraz ja mam taką propozycję, bo dwa następne tematy, a czas niestety nas ogranicza, bo mamy 45 minut. Wizja przyszłości, wizja edukacji w przyszłości, to był temat numer dwa. I trzeci, co zrobić, w jaki sposób możemy wprowadzić tak jakby zmiany w edukacji. W związku z tym ja proponuję zmianę, połączenie obu tych tematów. Proszę sobie wyobrazić, że zostają Państwo ministrem edukacji, i proszę zaproponować ruchy, jakie Państwo by wykonali, dobrze, żeby właśnie zmienić edukację i w jakim kierunku, ponieważ dołączył do nas pan Kamil Stachowiak, to jemu oddamy głos, jeżeli jest, proszę się zameldować. Jest, brawo. W takim razie 4 minuty, dobrze, na wypowiedź. Proszę włączyć. Dobrze, ja poproszę od razu, dzień dobry, dziękuję za głos w tej turze jako pierwszy. Przepraszam za dźwięki, które będą dobiegały, ale to koszenie trawy i wykorzystanie momentu ostatnich dni pogody. Nie chciałbym odpowiadać na pytanie, co bym zrobił, gdybym został ministrem edukacji. Zlikwidował pan ministerstwo. O. Nie chcę się do tego odnosić, bo wolę mówić o rzeczach, na które mam wpływ. A to jest już taki skok na głęboką wodę, niekoniecznie w takiej, w której chciałbym pływać. Przysłuchuję się Państwu od samego początku i rzeczywiście bardzo bliskie memu sercu są rozwiązania, ale i też troski, które zostały poruszone, bliskie memu sercu, ponieważ reprezentuję Szkołę w Chmurze i mam wrażenie, że rzeczywiście wiele odpowiedzi na te pytania my już realizujemy. Duży stopień indywidualizacji, przepraszam, procesu edukacji, wymaganie rzeczywiście tej minimalnej podstawy programowej z możliwością rozszerzania w obszarach, które są dla ucznia interesujące i tutaj też nawiązanie do tych głosów odnośnie standaryzacji tego absolutnego minimum, że wiemy rzeczywiście, że punkt wyjścia jest taki sam dla, jeśli nie wszystkich, to większości uczniów. U nas dokładnie to się odbywa. I owszem, były głosy, że edukacja domowa to również obawy i często jakaś ratunku, kiedy już nie ma wyjścia w edukacji w takim ujęciu tradycyjnym, ale też pragnę zauważyć i zaznaczyć, że coraz więcej osób i to też jakby ten proces rekrutacji, który zakończyliśmy z końcem sierpnia i postawiliśmy bardzo mocno na takie świadome podejście do tego, nie o szukanie ostatniej deski ratunku i wszędzie się nie udało, to idę do nas, tylko rzeczywiście niech to będzie szkoła pierwszego wyboru i świadomy wybór i rzeczywiście to bardzo fajnie nam zaskoczyło.
zwłaszcza w tym roku, kiedy jest taki jasny przekaz, niech to będzie świadomy wybór. Od początku chcę pójść tą drogą, kiedy mam wpływ nie tylko na swoją edukację, ale przez edukację też na swoje życie. Mogę decydować rzeczywiście, w którą stronę pójść. I co ważne, wszystko zgodnie z obowiązującym prawem, które bardzo dobrze czytamy, przyglądamy się temu, no i odpieramy ataki, jakobyśmy je łamali. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy gdzieś tam odpowiedzią na to zło edukacyjne, jeśli tak nawet możemy powiedzieć. Ostatnio podczas jednej z konferencji padło pytanie, czy edukacja w Polsce, jak jest, czy jest źle, czy dobrze. Ja wtedy chyba jako jedyny głos na sali odpowiedziałem, że jest dobrze, dopóki uczniowie mają wybór i nie są pozostawieni w sytuacji, w której by nie chcieli być. Źle będzie, kiedy ta mrugająca czerwona lampka, która póki co ona pulsuje, przejdzie w tryb ciągły, co będzie oznaczało, że takiego wyboru uczniowie w Polsce już nie mają. Że rzeczywiście są skazani na jeden kierunek, słusznie wybrany odgórnie. No i myślę, że tutaj na tym trzeba skupić rzeczywiście rozmowy, działania, bo wybór jest i ta oferta edukacji w Polsce rzeczywiście moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobra i są zwolennicy ujęcia tradycyjnego, są zwolennicy ujęć mniej tradycyjnych, alternatywnych i wszyscy oni dostają to, takie mam wrażenie, czego oczekują. No, pewnie mniej niż 4 minuty, ale to dlatego, że nie wchodzę w skórę ministra. Do tego jeszcze nie. Fajnie, tak, fajnie być konsultantem ministra i brać udział w rozmowach, ale decyzyjność to oddam komu innemu. Bardzo dziękujemy za dyscyplinę. W takim razie w tej chwili może poproszę panią Joannę Murakowską, dobrze? Proszę wcielić się w ministra i zaproponować. Dziękuję, to będzie bardzo trudne, bo ja nie do końca znam kompetencje ministra. Ja bym się wolała wcielić w królową, która może wszystko. I w tym momencie brawo, tak. Brawo. Tak, więc mamy, po pierwsze, mamy prawo do otwierania szkół, nawet takich, które uczą jednego, dwóch, trzech, pięciu, sześciu uczniów. Po drugie, nie jest problemem brak kompetencji takiego kierownika szkoły, czy też nauczyciela prowadzącego, dlatego że po pierwsze, mogą się te szkoły ze sobą komunikować, a poza tym cała wiedza świata jest dostępna w internecie. Więc tutaj ja myślę, że mniejszym problemem jest to, że komuś brak wiedzy merytorycznej, a większym problemem jest to, że właśnie te emocje nie przepływają tak jak powinny między uczniami a nauczycielami. I rodzice, nauczyciel specjalista choćby był pozłacany i najlepszy, nie będzie nigdy kochał dziecka tak, jak kocha rodzic, normalny rodzic, tak, nie mówię o patologii. W związku z tym, jeżeli stworzymy możliwość do tego, żeby oderwać ocenę, stworzyć maleńkie szkoły, i to już będzie taki punkt wyjścia do tego, żeby reszta zadziała się niejako sama. W praniu wyjdzie wszystko. I tutaj dalej bym nie wypływała na szersze wody, nie wybiegałabym bardziej w przyszłość, dlatego że pan Kamil właśnie powiedział, znaczna część naszych postulatów jest realizowana w chmurze. Więc w momencie, kiedy da się trochę więcej wolności, znaczna część zrobi się samo. Nie musimy teraz tego wszystkiego ustalać. Jeszcze jeżeli chodzi o podstawę programową, to rzeczywiście zmniejszyłabym ją do minimum po to, żeby dać większą swobodę i zgodziłabym się na wyspy, podczas egzaminów, na zbieranie takich punktów i na wyspy. To znaczy, że jeżeli dziecko, chcemy, żeby dziecko 10-letnie umiało matematykę, czytanie, tyle liczyć, tyle czytać i tak dalej, żeby można było odpuścić, czyli to dziecko czyta dużo marniej niż rówieśnicy, ale za to jest świetne w matematyce, biologii i czymś tam, więc dajmy mu więcej czasu, niech ono sobie samo znajdzie moment, kiedy chce się nauczyć, kiedy czuje tę gotowość. To jest to, co mówiłam na początku. Dziękuję bardzo. W takim razie pan Marcin Stiburski. Proszę wcielić się w rolę króla albo ministra. Co pan woli? Ojejka, to jest tak naprawdę już w tym momencie nauczyciele wszyscy w Polsce by byli, jak to mówią, bardzo zdziwieni.
bardzo, bardzo zdziwieni. Po prostu chyba by przychodzili, pikiety by się nie kończyły pod tym ministerstwem. Chodzi o to, że przede wszystkim bym zlikwidował wiele kuratoriów. Nawet na chwilę obecną kuratoriów może kompetencje bym zwinął do jednego, potem sukcesywnie może bym kompetencje przeniósł na ministerstwo. Także kuratoria, które są wiele, których jest 16 bodajże, po prostu, które nieraz interpretują prawo w różny sposób, to jest nieracjonalne podejście. Ocenianie, likwidacja i zakaz w ogóle oceniania cyfrowego w jakiejkolwiek postaci, tylko ocena opisowa do końca, do matury. Nie ma szans. Oceną wartościującą, tą różnicującą jest wynik egzaminu, a nie ocena w trakcie procesu edukacyjnego. Jeżeli chodzi o finansowanie szkół, no po części zrewidowałbym totalnie tą subwencję, uprościł ją do tych wskaźników. Tam wspomniane było, że 8 było, teraz jest 40 kilka. Tak naprawdę ewentualnie 2. Czyli człowiek raz, a drugi jakaś dysfunkcja, która wspomaga, zwiększa tą subwencję o jakiś procent, w zależności od po prostu orzeczenia danego ucznia. To by było trzecie. Uwolnienie oczywiście zawodu nauczyciela. To już wspominałem wcześniej, czyli tak naprawdę bardzo mocna rewizja karty nauczyciela, wręcz nie wiem, no to rewizja bardziej, bo trudno powiedzieć likwidacja, ponieważ to, co się obecnie dzieje w szkołach niepublicznych, jeżeli chodzi o, pracuję sam w szkołach, gdzie jest na kodeks pracy, to też jest niewłaściwe podejście. Nauczyciele powinni z racji specyfiki, typiczności roku szkolnego, jest specyficzną grupą zawodową i należy jakąś namiastkę karty nauczyciela zachować, ale trzeba byłoby ją naprawdę bardzo mocno przedyskutować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za dyscyplinę. Pan Witold Grabowski w tej chwili. No ja tu zapewne nie będę jakoś bardzo oryginalny, bo tu większość rzeczy już padło. Gdyby to ode mnie zależało, to na pewno na początku powołałbym okrągły stół, który by zebrał różne osoby związane z edukacją i przedyskutował po prostu kwestie, bo zakładam, że to moja wizja nie jest jedyną możliwą wizją i należałoby ją po prostu wypracować w bardzo szerokim gronie i osiągnąć konsensus społeczny. Ale jeśli chodzi o wizję, to zawarłem ją w takich krótkich 7 punktach sobie. Generalnie na początku, i to jest chyba najważniejsze, należy podkreślić podmiotowość ucznia. To uczeń jest podmiotem edukacji i to on powinien stać na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o w ogóle całe myślenie o edukacji. Owszem, nauczyciele są ważni, rodzice są ważni, ale to uczeń jest elementem, czy tam podmiotem edukacji, to na nim powinniśmy się skupić. Druga rzecz, podstawa programowa, tu wiele już było powiedziane, ja się całkowicie zgadzam z Aliną, to był chyba zresztą mój pomysł kilka lat temu, żeby właśnie opisany na grupie szkoły minimalnej, żeby właśnie inni nauczyciele robili testy z danych przedmiotów, żeby właśnie sobie, żeby uzmysłowić sobie, co w ogóle próbujemy wcisnąć do głów dzieciom. Kolejna rzecz to właśnie specjalizacja, czyli mamy podstawę programową, która jest absolutnym minimum, natomiast wcześniej, możliwie jak najwcześniej powinniśmy obserwować uczniów i wyłaniać ich naturalne talenty i wzmacniać te talenty. Tak? Jeżeli ktoś ma zdolności językowe, niech się rozwija językowo. Jeżeli ktoś ma zdolności
ścisłe, niech się rozwija w naukach ścisłych i tak dalej, i tak dalej. Czy to oznacza, że zamykamy jakieś inne drogi? Nie, to oznacza po prostu, że w tą stronę będziemy ciągnąć tych uczniów, natomiast jeżeli uczniom się gdzieś tam w międzyczasie coś odwiedzi, no to nie ma problemu, żeby sobie zmienili, że tak powiem, to główną specjalizację. Ocenianie wspierające, tu już była o tym mowa, to też nie będę jakoś mocno rozwijał. Też o tym rozmawialiśmy, certyfikacja umiejętności i wiedzy, czyli w pewnym momencie uczeń podchodzi do zewnętrznych egzaminów i tak naprawdę certyfikuje tą swoją wiedzę. To powinien być taki ekwiwalent zdobywania, że tak powiem, poziomu wykształcenia, czy tam podstawowego, czy ponadpodstawowego, czy specjalistycznego z danej dziedziny. Uwolnienie zawodu nauczyciela, to też już pan Marcin o tym wspominał. Nie wymagajmy od nauczycieli nie wiadomo czego, jakichkolwiek kompetencji. Myślę, że podstawowe kompetencje pedagogiczne to jest wszystko, co dany nauczyciel powinien mieć, a jego wiedzę specjalistyczną tak naprawdę zrewidują uczniowie. Jeżeli uczniowie będą podmiotem edukacji, no to za tym idzie tak naprawdę możliwość wyboru nauczyciela. Jeżeli nauczyciel będzie dobry, będzie miał uczniów. Jeżeli nie będzie dobry, nie będzie miał uczniów. No i też była już mowa o kuratorach. Także jestem zwolennikiem tego, żeby ograniczać rolę kuratorów albo wręcz przedefiniować się. Widzę kuratorów bardziej jako osoby wspierające nauczycieli, zapewniające mentoring, a nie kontrolujące. Od kontrolowania przepisów powinni być prawnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę już osoby, które będą chciały zabrać po przedstawieniu wszystkich stanowisk już zapisywanie się do kolejki poprzez podnoszenie ręki. Teraz proszę panią Alinę Czyżewską. Rozumiem, będzie pani królową. No, pani Joanna postawiła wysoko poprzeczkę, więc nie. Ja boginią, gdybym była boginią, zrobiłabym potop. Oczywiście mówię teraz żartem, ale naprawdę mam tego typu czasami chęć. Spalić wszystkie szkoły, zalać betonem, żeby nie odrosło. I po 20 latach stworzyć coś nowego, ale nie używając słowa szkoła, ponieważ jak ktoś wpisze do internetu słowo szkoła, to zacznie rekonstruować to, co było. Więc, żeby zrobić coś nowego, trzeba zaorać to, co jest. Niestety, moim zdaniem, niestety nie jestem boginią, nie jestem w stanie tego zrobić, więc trzeba rzeźbić w tym, co mamy. Gdybym była ministrą natomiast, to bym zaproponowała przede wszystkim, ja nie mam patentu na wiedzę i prawdę. I tutaj bliska jestem temu, co Witek mówiłeś, najpierw zrobić dokładną diagnozę. I mówię to nie tylko, że teraz chcę powiedzieć, jak tutaj, żeby być na przekór innym i nie mówić, jak robić zmiany. W ogóle my jako Polska i również w myśleniach o edukacji, bo jestem w różnych gronach, które wymyślają na nowe edukacje, to jest tak, wymyślamy, rzucajmy pomysły. Nie, najpierw zróbmy diagnozę, nie leczmy czegoś, co mamy niezdiagnozowane, niezbadane, bo zrobimy kolejną głupią rzecz, która będzie zagospodarowywała ułamek tylko rzeczywistości. Więc jako ministra powołałabym, zorganizowałabym, czy to panel obywatelski, czy szerokie konsultacje, badania zleciłabym, żeby zobaczyć, gdzie są te problemy. Ponieważ na przykład problem oceniania, możemy mówić, no, że nie stosują prawa, ale mamy też do czynienia z czymś, o czym mówił pan Jerzy, jest ogromny mobbing. Nauczyciel może chcieć coś zrobić. Mamy tu ogromny czynnik ludzki, z czego wynika mobbing. To są wszystko różne elementy tej samej mapy. Jeżeli nie spojrzymy na to całościowo, no to nie wyleczymy tej choroby, która rzeczywiście jest. A choroba jest naprawdę duża. Czytam ostatnio stare książki. W nich jest dużo pomysłów takich komitetów, które działały na przestrzeni kilkudziesięciu lat, które miały dobre pomysły. Niestety bez woli politycznej one nie były wdrażane, nawet jeżeli były powoływane przez ministerstwa. Musimy pamiętać o tym, wszystkie instytucje, ministerstwa, kuratoria, szkoły tworzą ludzie.
Jeżeli my będziemy cały czas kształcić posłusznych ludzi według jednej sztancy, nic chociażbyśmy stwarzali rzeczników praw uczniowskich i innych, my potrafimy wszystko zrobić źle. I teraz tak, wiesz, to jako ministra zdelegalizowałabym wydawnictwa. Wydawnictwa, które są gotowcami dla nauczycieli, produkują programy nauczania, które są kompatybilne z podręcznikami, należy kupować i nauczyciele wybierają podręcznik z gotowcem programu nauczania, które składają do dokumentacji szkoły, robota jest za nich zrobiona. Nie może tak być, zdelegalizowałabym wszystkie wydawnictwa, cała wiedza jest w internecie, nauczyciel powinien być artystą nauczania. I tutaj dochodzimy oczywiście do tego, kim są nauczyciele, uwolnić ten zawód. Nie może być tak, że człowiek, mając lat kilkanaście, idzie do szkoły, potem idzie na studia i potem wraca do szkoły, ponieważ ścieżka awansu jest tak rozciągnięta, że naprawdę jak chcę być nauczycielem, muszę się na to zdecydować już bardzo wcześnie i nigdy z tego nie wychodzę. Osoby, które mają 30-40 lat, zwiedziły świat, mocowały się ze światem, pracowały w różnych miejscach, nie przyjdą do szkoły w obecnych warunkach, bo nie będą zaczynać od stażysty, będąc mobbingowany przez starsze osoby, które mówią, od 30 lat uczę w tej szkole i zawsze tak było. Zawsze tak było, nie jest podstawą prawną. Dobra, i jeszcze jedna rzecz. Nabór na nauczycieli powinien być taki sam, znaczy w jakiś sposób odpowiadający temu, jakie są rekrutacje w poważnych, szanujących się, nastawionych na rozwój firmach. Kilkuetapowe, kilkudniowe. Nie tylko, żeby pokazać, jaka jest, już kończę naprawdę jedno zdanie, jaka jest moja wiedza o pedagogice. Wrzucanie ludzi w sytuacje, w których będą jako nauczyciele i sprawdzanie, jak oni sobie z tym radzą, jakie mają pomysły na rozwiązywanie pewnych problemów. Nie tylko wiedza psychologiczna, o, tu taki psycholog, taka teoria odznaczona i jest wytestowany nauczyciel, tylko sprawdzenie go. Dostęp powinien być w ten sposób. I to wcale nie trzeba tych kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli. W oparciu o hybrydowe nauczanie z wyspami edukacyjnymi i dostępem do internetu można to ogarnąć. Dziękuję. Doktor Jerzy Lackowski, stoper włączam. Ile ja mam czasu? 5 minut? 4. No dobrze. Otóż proszę Państwa, no, ja już mówiłem o tym, co można by zrobić. Po pierwsze, administracja powinna być ograniczona. Znaczy, no, też pamiętajcie Państwo, że kuratorium to nie jest jakaś oddzielna instytucja. To jest agenda ministra edukacji w województwie. Pytanie, czy musi być 16. Kiedyś było tak, jak były małe województwa, że kuratorzy w niektórych województwach, na przykład z Krakowa myśmy właśnie wspomagali województwa w Polsce Południowej i Wschodniej, w tych mniejszych województwach, więc może ich być mniej. Przed wojną były kuratoria okręgu szkolnego. No to jest kwestia przeformułowania. Zresztą w 2008 roku na zlecenie ówczesnej minister badałem kuratoria, powstał raport, który ministerstwo później ze strony zdjęło, ponieważ postulowałem albo likwidację kuratoriów, albo stworzenie, przerobienie ich na jednostki eksperckie, które by czuwały nad jakością pracy szkół. No, jak się okazało, to było obrazoburcze niebywale, zresztą niektórzy z moich byłych pracowników kuratorium się na mnie wtedy obrazili, no ale administracja sposób w Polsce niebywale rozbudowana. No, ja mogę powiedzieć, że ja zastałem w 90 roku 202 osoby w kuratorium, ale jak odchodziłem było 98, a województwo się po drodze dość mocno zwiększyło. Ale chcę Państwa zmartwić, w tej chwili w kuratorium małopolskim znowu jest ponad 200 osób i na Boga nie wiem, co one robią. No, wszystkie. Więc tu jest taki problem. Administracja jest potrzebna, mimo że ja jestem, można powiedzieć, mocno wolnościowym człowiekiem i myślę o tym, żeby administracji było jak najmniej, a państwo było po prostu, no takie państwo nie opiekuńcze, tylko państwo minimum. Takiego państwa potrzebujemy, no. A my mamy niestety państwo opiekuńcze, socjalizm kwitnie w każdej dziedzinie i mamy wszystkie partie socjalistyczne poza jedną. Jedna, jedyna partia w Polsce jest partią rzeczywiście racjonalną i taką partią niesocjalistyczną, która mówi o zdrowym państwie. No, natomiast co minister może zrobić, to ja już tu mówiłem. Proszę Państwa, minister w istocie ma dość jasno określone kompetencje, natomiast on je rozszerza. Administracja potrafi nieformalnie rozszerzać swoje kompetencje.
i to robi rzeczywiście świetnie, potrafi szkoły gnębić, tu ktoś z Państwa wspominał o kwalifikacjach do nauczania przyrody, no nie ma żadnych studiów o kierunku przyroda, my ostatnio jesteśmy zasypywani przez naszych absolwentów prośbami o to, żeby im wypisać, no co są absolwenci chemii, biologii, geografii, żeby im wypisać dodatkowy dokument, że oni mogą uczyć przyrody, bo kuratorium się domaga od dyrektora szkoły, kompletny nonsens. No ale wypisujemy, bo szkoda ludzi, prawda, którzy się znajdują w takiej dość nieciekawej sytuacji. To jest właśnie problem tego, że administracja działa poza wszelkimi regułami i w istocie jest niekontrolowana, bo obywatele nie potrafią się też o swoje prawa upomnieć. Więc po pierwsze, minister, jeżeli byłby człowiekiem, w ogóle powinien być spoza polityki. To jest jeszcze następny problem. On powinien być z ekspertem. To jest prawie nierealne w polskich warunkach. No w Anglii, Wielkiej Brytanii kiedyś się udawało takie rozwiązania stosować. Więc tu jest problem, bo on wykonuje polecenia rzeczywiście swoich zwierzchników partyjnych, niezależnie kim by był ten minister. A polska edukacja to w ogóle ma pecha, bo w istocie, no nie wiem, czy na przestrzeni tych 32 lat mieliśmy jakiegoś ministra, którego można by przywołać w tej chwili. No może profesor Samsonowicz na początku był takim ministrem, ale generalnie no to edukacja ma pecha do ministrów rzeczywiście, no bo tu każdy może być ministrem, no już mieliśmy dziennikarkę, no przeróżnych ludzi, którzy byli ministrami edukacji, no skutki tego rzeczywiście dramatyczne, więc minister powinien po pierwsze rzeczywiście stworzyć jasne reguły polityki oświatowej państwa, bo ich nie ma. Powinien jasno określić standard kształcenia, to o czym mówiłem, proszę Państwa, w Polsce nie wiemy, precyzyjnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki ma być profil absolwenta, który kończy szkołę, tę uczelnię. Więc trzeba określić standard kształcenia, czego uczymy, jak uczymy, w jakim wymiarze, kto może uczyć rzeczywiście. Następnie trzeba to przełożyć na pieniądze, ile to ma kosztować i w jasny sposób określić finanse edukacyjne. Trzeba wprowadzić bon edukacyjny po prostu, bo to byłby następny krok. To by upodmiotowiło rodziców, dlatego że oni by wiedzieli, że taka i taka kwota idzie za ich dzieckiem. Mieliby jasny wybór szkoły. Jeszcze wracając do prawa, bo to jest bardzo istotne. Tu Państwo mówili o tych małych szkołach i tym wszystkim. Proszę Państwa, no formalnie polskie prawo dopuszcza przejmowanie szkół przez podmioty niepubliczne. Ale proszę Państwa, szkoły nie można przejąć bez zgody kuratora. A teraz wszystko zależy od tego, jaka jest polityka rządu. W tej chwili na przykład małe szkoły mogą być przejmowane, natomiast musi być zgoda kuratora na przejęcie. Czasami łatwiej szkołę zlikwidować i później tworzyć od nowa, niż ją przejąć. Taką mamy rzeczywistość formalno-prawną, niestety interpretowaną przez administrację. Więc proszę Państwa, to powinno być tak, że wyjmujemy, jeszcze już na zakończenie jedno zdanie, bo rzeczywiście oświata jest mocno przesiąknięta polityką. Kiedyś w 90-tych latach kuratorzy byli spoza polityki. Nie byli powiązani z partiami politycznymi, stąd ja na przykład mogłem być prawie 13 lat kuratorem od 90 roku, mimo że się różne rządy zmieniały. Natomiast, i to jest też bardzo istotne, bo wtedy konkursy, na różnych poziomach autentyczne konkursy powinny się odbywać, tak? Konkurs też na dyrektorów szkół. No i poza tym umożliwienie, tu pani mówiła o mikroszkołach, tylko kwalifikacje to jedno. Natomiast subwencji pani siedmiosobowej szkoły z siedmioma uczniami po prostu nie utrzyma. Więc tu jest następny problem, który się powinien pojawić, bo powinny być odpowiednie warunki stworzone, tak, do tego. I tak jak powiadam, myśmy powinni dążyć do tego, że celem polityki edukacyjnej państwa jest zapewnienie każdemu dziecku bezpłatnej edukacji. Ale w jakiej formie, to już zostawiamy do decyzji rodziców, z czego chcą skorzystać. I te możliwości powinny być stworzone i mocne otwarcie się na programy autorskie. Tu pani chyba Czyżewska mówiła o konkursach nauczycieli, czy wielostopniowym procesie rekrutowania nauczycieli. No pięknie. Tylko dzisiaj znaleźć nauczyciela fizyki, fizyka, nawet w Krakowie, to jest po prostu coś niebywale trudnego. No więc dopóki nie zmieni się też kwestia wynagrodzeń, wynagrodzenia muszą być powiązane z jakością pracy. Wtedy dobry absolwent uniwersytetu przyjdzie do szkoły, bo on będzie wiedział, że jak będzie świetnie pracował, to szybko będzie jego wynagrodzenie wzrastało, a słabi wypadną z tego zawodu. I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Stanisław Kowal i otwieramy dyskusję. Tak, bardzo dziękuję. Ja nie chciałbym być ani królem, ani ministrem, ale drodzy Państwo, podstawowa idea to odpolitycznienie edukacji. Nieszczęście polega na tym, że edukacja jest polityczna, że się polityka drzwiami i oknami pcha do edukacji. Jeżeli mielibyśmy odpolitycznioną edukację, to wtedy może powinna powstać taka Komisja Edukacji Narodowej, która byłaby ciałem
ponadpolitycznym, która decydowałaby o takich głównych tendencjach edukacyjnych i moglibyśmy się umówić w państwie, że politycy się do tego nie mieszają, że się nie wtrącają, że edukacja jest tak ważna, że nie może być przedmiotem bieżącej rozgrywki politycznej. No i wtedy to by był dobry początek, prawda? To by był dobry początek. A potem co? No wolność edukacyjna przede wszystkim. No, drodzy Państwo, wybór rodziców. Rodzice są mądrzy. To nie jest tak, że rodzice są jacyś niezdolni do decyzji, do wyborów. Oni powinni wybierać. Czyli to, co pan doktor Lackowski powiedział. Zdecydowanie bon edukacyjny i wybór rodziców i konkurencyjność szkół. Zarówno państwowych, jak i prywatnych. Nie ma tutaj zróżnicowania ze względu na organ prowadzący, ale ze względu na jakość pracy. I rodzice z tym bonem edukacyjnym mają prawo wyboru, są upodmiotowieni, są podmiotem edukacyjnym także. Ich dzieci są najważniejsze, ale rodzice są podmiotem edukacyjnym. No i kwestia nauczycieli. Ja trochę nie wiem, co państwo macie na myśli, jak mówicie o uwolnieniu zawodu nauczycielskiego, ale to pewnie ktoś mi wyjaśni w likwidacja dyskusji. Karty nauczyciela. A, no to oczywiście, to tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że karta nauczyciela to jest coś o czym w ogóle nie ma sensu dyskutować, ale kształcenie nauczycieli musi ulec zmianie. Nie ma żadnych wątpliwości, że nauczyciel w szkole podstawowej mógłby mieć kilka kwalifikacji do nauczania kilku przedmiotów, tak jak jest to w szkołach amerykańskich czy w systemie brytyjskim. A cóż to za problem, żeby do szóstej klasy nauczyciel miał... Jeden nauczyciel, wiele kompetencji i sprawę upraszczamy. Następnie no, autonomia nauczyciela i autonomia dyrektora szkoły. I decentralizacja na ile się da. To znaczy oddajemy im niżej, tym lepiej, prawda? Czyli na dole mamy dyrektora szkoły, który mądrze dobiera nauczycieli, który dba o swoją szkołę, bo jeżeli nie będzie dbał, to rodzice nie przyjdą z tym bonem edukacyjnym do jego szkoły. Po prostu ta szkoła upadnie i tyle. I szkoła mogłaby upaść. Jeżeli nie ma uczniów, to może się coś takiego zdarzyć. No i drodzy Państwo, tutaj tylko odniosę się do jednej z wypowiedzi, że nie ma badań i potrzebna jest diagnoza. Mamy bardzo wiele badań i diagnoz, chociażby książka Socjopatologia edukacji Zbigniewa Kwiecińskiego sprzed 33 lat, w której fantastycznie opisuje to, co się dzieje w polskiej szkole i wierzcie mi Państwo, że przez te 33 lata nic się nie zmieniło. Ta szkoła wygląda dokładnie tak samo. Pan profesor Zbigniew Kwieciński robił badania, z których wynikało, że efektywny czas lekcji, to jest taki czas korzystny dla ucznia, to jest między 5 a 7 minut z 45. Proszę zobaczyć, no to są wyniki badań. Są diagnozy, trzeba tylko do nich sięgać i naszym nieszczęściem jest to, że w ogóle nie słuchamy ekspertów edukacyjnych, w ogóle nie słuchamy profesorów, którzy piszą całkiem niezłe prace, a nawet doktorzy potrafią napisać dobre prace. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pełna dyscyplina. Proszę Państwa, zostało już nam niewiele czasu, także po 3 minutki i jeżeli można, to już proszę się nie dopisywać do kolejki. Pan Marcin Stiburski. Mikrofon, panie Marcinie. Mikrofon. Przepraszam, już jestem. Mikrofon już mam. Chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że chcę tylko jakby, bo to mi umknęło, żeby te, jeżeli są egzaminy te certyfikujące, one powinny być niezależne od każdego przedmiotu. Czyli nie grupujemy je polski, matematyka, język, tylko osobno każdy certyfikuje się z każdego osobnego przedmiotu. W tym momencie to zlikwidowałoby taką presję albo wspomogło tą indywidualizację. Natomiast druga kwestia, która pojawiła się w tej dyskusji, to finansowanie. Ja wskoczyłem do szkoły jako 48-latek, czyli nie po szkole. Nie byłem, przez wiele lat byłem zawodowo związany z informatyką, administrowaniem sieci, pracownikiem naukowo-technicznym na Politechnice Gdańskiej i wszedłem jako 48-latek do szkoły podstawowej. I w tym momencie z racji tego, że miałem tam jakieś kwalifikacje, bo fizykę skończyłem, to byłem tym tak zwanym stażystą. I wybierałem szkoły tylko i wyłącznie na kodeks pracy, bo tylko te w procesie rekrutacji, w procesie negocjacji z dyrektorem zagwarantowałyby mi rozsądne i zadowalające wynagrodzenie. W tej chwili, proszę wierzyć, pracuję 43 godziny pod tablicą, i traktuję to jako
fajny czas. Proszę mi wierzyć, każdy nauczyciel, któremu to mówi ze zgorszeniem, że jestem, że to jest nienormalne, natomiast ja pracując przy tablicy 33 godziny, plus konsultacje, plus wywiadówki, plus rady pedagogiczne, w efekcie cały czas to podliczam, pracuję mniej niż na zwykłym etacie 40 godzin. Oczywiście wynegocjowałem z dyrektorem bardzo atrakcyjną i rozsądną pensję, na którą kompletnie nie mogę narzekać. Także pieniądze są w systemie edukacyjnym, natomiast przewartościować trzeba należy po prostu oczekiwania i wymagania od nauczycieli, którzy spełnialiby określone role. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Alina Czyżewska, proszę bardzo. W rozmowach chciałabym zawsze uczulać na świadomość tego, że naprawdę nie ma jednego obrazu społeczeństwa. Tutaj padło, że większa autonomia dyrektora, że każdy rodzic jest mądry i najlepiej wie. Nie, to nie jest diagnoza właściwa i prawidłowa. Bo gdybyśmy mówili, że każdy rodzic wie i jest mądry, to mówilibyśmy wtedy, że w Polsce wszyscy są mądrzy. No błagam, nie ma takiej rzeczywistości. Jest bardzo wielu rodziców, którzy krzywdzą swoje dzieci, którzy za to, że dziecko jest świadomym obywatelem, zamykają go w domu i pozbawiają wolności. Dlatego, że zapytał swojego dyrektora o regulamin samorządu uczniowskiego. Autonomia dyrektorów polega na tym, że ustanawiają sobie niezgodne z prawem opłaty za mundurki. Szanowni Państwo, skala naruszeń prawa jest ogromna i odpowiedzialni są za to zbyt autonomiczni dyrektorzy. Autonomia rozumiana jako ja jestem władzą. Prawo! Nie, ale to jest nie autonomia, to jest coś innego. Jakaś dyktatura. No, właśnie, dyktatura, to właśnie, zobaczcie, to musielibyśmy też porozmawiać o tym, co znaczy my, jesteśmy z różnych środowisk, z różnych perspektyw, uwspólnić, co rozumiemy, nie, przez różnego typu rzeczy, bo w ten sposób trudno się w ogóle prowadzi dialog. Poczekajcie, bo straciłam trochę wątek. Akurat sobie sprawdzam tę socjopatologię edukacji. Tak, chodzi o to, że już wiele na ten temat dyskutowano i napisano. To i w moim wizji tego całego rozmowy i diagnozy, ażeby zacząć potem jakąś mądrą zmianę, jest to, żeby zebrać to wszystko. Sprawdzić, co było napisane i dlaczego do cholery jasnej jesteśmy w tym samym punkcie, co 30 lat temu. Bo jak ja kończyłam szkołę, dokładnie te same, jak czytam teraz zeszyty nastolatków, do jasnej cholery, tam są te same definicje, których ja wtedy uczyłam się na pamięć, bo miałam taki akurat mózg, który był w stanie nauczyć się wykuć głupot na pamięć. Próbowałam to sobie sama zorganizować, żeby to jakoś miało logikę. Zobaczcie, zmienił się system państwowy, polityczny. Weszliśmy do Unii Europejskiej, zmienił się system gospodarczy, a polska szkoła się nie zmieniła i nie dlatego, że się prawo nie zmieniło, ono się bardzo zmieniło. My reprodukujemy mentalność feudalną. Problem jest z ludźmi, więc zanim zaczniemy wprowadzać nowe definicje, nowe rozwiązania, kurczę, musimy brać pod uwagę to, że coś jest w tym naszym społeczeństwie, że my, hołd, władza jest problemem, jak dla mnie. Tworzenie świadomych obywateli, kształtowanie świadomych obywateli od szkoły, i to jest również zadanie szkoły, jest czymś, bez czego nie możemy zacząć mówić o jakichkolwiek zmianach, bo to nie chodzi o to, żeby przyszła oświecona Alina czy Joanna i zrobiły nową rzeczywistość. To chodzi o to, że ta zmiana i nowa rzeczywistość jest tak jaką świadomość mają wszyscy członkowie i członkinie tego społeczeństwa. Edukacja obywatelska. Dziękuję bardzo. No. Pan doktor Jerzy Lackowski, 3 minuty, panie doktorze, minuty, albo dobrze. Wysoka kara finansowa za przekroczenie.
Otóż tak, jest wiele książek naprawdę, tu pan doktor Kowal zmienił jedną, ale całkiem niedawno, parę lat temu wyszła książka profesora Silverskiego, Polityka w edukacji, edukacja w polityce. To polecam państwu, rzeczywiście bardzo dobra diagnoza, również z kwestiami formalno-prawnymi. No, profesor jest zresztą miłośnikiem szkół autorskich, więc i takiej samodzielności, więc też można tam wiele rzeczy znaleźć. Natomiast jest też sporo badań, które są przeprowadzone. Sam miałem w okazję uczestniczyć w różnych takich badaniach. No, te badania kuratoriów zostały schowane przez ministerstwo skrzętnie. To często są badania, które były czynione na zlecenie Ministerstwa Edukacji, żeby było zabawniej i finansowane, tak? Więc materiał jest. Tu ktoś z państwa wspomniał o okrągłym stole. Ja już źle reaguję, jak słyszę okrągły stół, bo całkiem niedawno był okrągły stół edukacyjny. Sam tam napisałem, parę materiałów przesłałem, no, natomiast no, nic z tego nie wynika. Więc myślę, że zmiany trzeba zacząć od dołu, mówiąc krótko. Rzeczywiście budować rzeczywistość szkolną w różnych miejscach, czy rzeczywistość edukacyjną, samodzielnie, autonomicznie, budować rozmaite stowarzyszenia, podmioty, które będą ludzi wspierały, które będą pomagały na przykład przejmować szkoły z zachowaniem ich publicznego charakteru od samorządu, ale tutaj to faktycznie prawo w niektórych miejscach powinno być zmienione. Natomiast autonomia dyrektora czy autonomia szkoły polega na tym, że mamy jasno określone kompetencje i te kompetencje wykonuje dyrektor. Nikt nie ma prawa w nie wkroczyć. Tak samo jak nauczyciel odpowiada za proces nauczania, za wszystkie kwestie z tym związane i nikt nie ma prawa mu też w to ingerować, tak? Bo to jest właśnie autonomia. Natomiast takie ciągłe ingerowanie administracji w różne rzeczy jest po prostu dramatyczne. A to był ten okrągły stół w 2019 roku w czasie strajku nauczycielskiego, zorganizowany przez ministra edukacji. Natomiast właśnie, proszę państwa, bo nam parę rzeczy tutaj uciekło. Kwestia nauczyciela. No, przecież, no, nauczycielem powinna być osoba z pasją, rzeczywiście dobrze wykształcona, ale z pasją. Kiedyś Anna Radziwiłł pięknie powiedziała, zresztą to gdzieś nawet było opublikowane, że nauczanie czy wychowanie jest pasjonujące, jeżeli masz świadomość, że przekazujesz tym, których uczysz, to, co jest ważne dla ciebie i dla nich. I masz rzeczywiście pasję, chcesz to robić, tak? My mamy nauczycieli, którzy po prostu z nudów umierają przy tablicy, a z nimi umierają ich uczniowie. No bo to często tak wygląda rzeczywistość klasowa. Ja naprawdę, jak byłem kuratorem, jeździłem po szkołach, wchodziłem na lekcje bez zapowiedzi i widziałem przeróżne rzeczy. Widziałem fantastycznych nauczycieli, którym bym natychmiast dał nagrodę i widziałem takich, których bym wyprowadzał ze szkół natychmiast, prawda? Bo uczniowie naprawdę cierpieli, jak ich uczyli ci nauczyciele. Zresztą robili błędy merytoryczne przy okazji, to już, no. Ale to jest problem tego, że jeżeli mamy taki system, no użyję słowa system wynagrodzeń, jak i teraz, to naprawdę, proszę państwa, dobry absolwent uniwersytetu nie przyjdzie do szkoły. Ja namawiam szczególnie studentów fizyki, czy matematyki, czy chemii, którzy idą do szkół doktorskich później, żeby chociaż pół etatu w szkołach brali dodatkowo. No ale to jest rozwiązanie dla dużych miast, tak? A co w tym momencie z nauczaniem w mniejszych ośrodkach? I jeszcze jedno, proszę państwa, edukacja spersonalizowana powinna się opierać o pracę projektową, o pracę problemową. W tej edukacji powinniśmy mieć do czynienia z taką sytuacją, że uczeń uczy się nie tyle przedmiotowo, ale uczy się interprzedmiotowo. Takie zintegrowane poznawanie powinno mu towarzyszyć, prawda? Świat nie jest światem, który opisujemy raz z punktu widzenia fizyki czy chemii, tylko to jest świat po prostu taki, jaki jest, prawda? A my mamy sytuację, ja kiedyś robiłem takie małe ćwiczenia, to okazało się, że dla ucznia gęstość w chemii to co innego niż gęstość w fizyce. No proszę państwa, ja mógł tutaj państwu sypać takimi przykładami. To jest właśnie efekt tego nauczania. Więc proszę państwa, trzeba rzeczywiście poprawić sytuację nauczycieli, trzeba stworzyć system konkurencyjny i powiązać wynagrodzenia, a w ogóle budżet szkoły z jakością jej pracy, a to by się stało poprzez bon edukacyjny. I wszystkie te rozwiązania, o których ja państwu mówię, są gotowe, są przygotowane, tylko ktoś musi mieć odwagę je wprowadzić. To kto to będzie, ja nie wiem. Państwo są młodzi, może dożyją, ja raczej wątpię. Proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie za tą rzeczową debatę. Bardzo miło było państwa poznać i na koniec mam takie dwa króciutkie punkty. Pierwszy, jest taka inicjatywa, która się nazywa Generator Referendów, referenda.pl, to jest ich strona. Może poprosiłbym Piotra, pana Piotra, który był organizatorem tej konferencji, żeby podsumował właśnie państwa propozycje co do zmian w systemie edukacji, i żeby wpuścić w generator referendów, żeby po prostu społeczeństwo polskie poparło to podpisami i żebyśmy złożyli to w postaci petycji.
Zobaczymy. Oczywiście rządzący prawdopodobnie będą próbowali to zamieść pod dywan, ale generator referendów ma to do siebie, że on proponuje cyklicznie, właśnie składa petycje czy inicjatywy ustawodawcze. Druga sprawa to bardzo Państwa bym zachęcał do obejrzenia wykładu Kirka Darstona z Kanady, który otworzył tą dzisiejszą naszą konferencję. I Kirk zadał takie dwa fundamentalne pytania. Do czego jest system edukacji? I jeżeli już wiemy, do czego on jest, to jak zrobić, żeby ten cel był realizowany? Myślę, że następną konferencję i następną debatę moglibyśmy właśnie zrealizować w oparciu o podobne wykłady, jakie miał Kirk, tylko właśnie wykonane przez Państwa, bo każdy z Państwa ma nieco odmienną wizję. Myślę, że to byłaby bardzo ciekawa konferencja. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. My będziemy popularyzowali i konferencje, i nasze wykłady. I zapraszam po prostu do działania, bo musimy zmienić, a tak jak ja podsumowuję w końcu swojego wykładu, jeżeli nie zrobimy tego my, to nikt inny za nas tego nie zrobi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. To co, Piotrze, zostaliśmy sami, kończymy.